Kiedy wystartowaliśmy w pandemii, bo to był początek pandemii i rzeczywiście kanał sportowy, jak na tamte czasy, była to zasługa wszystkich nas: Krzyśka, Michała, Mateusza, moja, ludzi, którzy z nami pracowali i pracują do dzisiaj. To był sukces ponadmiarem. Znaczy, nie, 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 chcę Wam powiedzieć, że ja. Zachodziłem w głowę, dlaczego, znaczy skąd, skąd? I, i wydaje mi się, że trochę, trochę odpowiadając na Twoje pytanie, że masz rację, to było trochę odrealnione. Była był jakaś wielka moda na, na kanał sportowy, którą nie do końca sam potrafiłem zrozumieć, bo ten sam dziennikarz w Kanal Plus e, robił program który naprawdę się nie oglądał za bardzo na YouTubie, przychodził do nas i ten sam program był oglądany przez dużą e, rzeszę ludzi. Dlaczego? Mówił przecież, to, to jest ten sam człowiek, nie? nie bardzo. Okej, okay, no możemy stworzyć jako tam prowadzący inną trochę atmosferę niż w studiach, bo, bo to wszystko zależy od człowieka, jak, jak ten program zostanie poprowadzony. Dzisiaj trochę my na to cierpimy. Dzisiaj jesteśmy. E, dzisiaj wypuścił w naszym kierunku zatrute strzały e, Krzysiek i oczywiście, że czujemy, że, że dzisiaj e, modnym jest nas e, kopać. Ale okej, okay. wiesz co? Mam na to taką. Jak mnie zapytasz osobiście, czy się tym przejmuję? Tak, przejmuję się. Czy walczę z tym uczuciem, nie żeby się nie przejmować? Tak, walczę. Dlatego, że. I mówię teraz bardzo poważnie, bo e, pracuję nad tym, żeby tak samo nie przejmować się. Krytycznymi głosami, i takimi czasami czasami krytycznymi, czasami wręcz hejtującymi głosami na swój temat. Bo to jest. Bo ci ludzie mnie nie znają. To jest tylko ich opinia o tobie. Oni nie wiedzą, jaki, jest, jaki ty jesteś. To są, jesteś, to są przechodnie na twojej, na twojej drodze, samochodem przez życie, którym jedziesz. To są tylko te, te, mijane, te mijane osoby. Ale tak samo się nimi, nie brać ich do, pod uwagę, tak jak nie brać głosów e, tych pozytywnych, tych, e, tych klepiących Cię po plecach. Było ich całe mnóstwo w ostatnich latach, bo ci ludzie też Cię nie znają, bo ci ludzie też wyrażają opinie tylko na podstawie tego, co Ty im chciałeś pokazać na antenie. Czy to jesteś Ty? Może to jesteś Ty, ale może to jest tylko Twoja kreacja, którą stworzyłeś właśnie na potrzeby tego, żeby być klepanym na, e, po plecach. Uwierz mi, znam bardzo wiele osób, które robią wszystko, żeby wykreować taki swój obraz i tak bardzo dbają o swoją reputację w taki sposób, zrobiliby wszystko dla swojej reputacji, żeby właśnie być klepanym po plecach. To nadal nie jesteś ty. To jest tylko ich opinia o tobie. Więc ani nie można dać się, dać kupić na ten. Tani sztuczny miód, jakim, jest, jakim są te pochlebstwa, ani też nie wolno dać się zgnoić tymi krytycznymi głosami, bo człowiek by zwariował, naprawdę. Pff, mm. Więc staram się trzymać trochę, wiesz, na baczność tego i yy, 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 yy nie dać się przechylić ani w jedną, ani w drugą stronę. Od tego ma się rodzinę. To są ludzie, z którymi jedziesz tym samochodem przez całe życie, i to oni wiedzą, jaki ty jesteś to ty sam wiesz o sobie, kim jesteś i to twoi najbliżsi wiedzą, kim naprawdę jesteś. To dla nich jestem prawdziwy i, i mam szczęście mieć obok siebie rodzinę, która, która wie, kim jestem. O. I bardzo im za to dziękuję. Halo, halo, tu wywiadowcy podcast. Jeżeli wam się podoba to, co robimy, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, subskrybujcie nasz kanał na Spotify. Słuchajcie i oglądajcie. Wywiadowcy podcast, Arkadiusz Bartosiak, Łukasz Klinkę, serdecznie witamy dzisiaj w doskonałych nastrojach, bo mamy doskonałego gościa. Nasz gość był kiedyś sędzią piłkarskim, do dziś kocha Liverpool, kiedyś pan dyrektor, a nawet członek komisji, trenował boks, dziś uwielbia padla, a przebieg 40 maratonów, więc dużo potrafi. Od ponad 4 lat jest współwłaścicielem kanału sportowego i prawie od roku jest radiowcem pełną gębą. The One and only. Tomasz Smokowski. Nieźle. O niektórych rzeczach to ja już nawet sam nie wiedziałem, widzisz, że ja to, to robię. Mnie też zaskoczyłeś, muszę powiedzieć. Ale teraz was ja w ogóle widzę, że raz. ty to mówisz do, do kamery. Ja też mam kamerę. Jakbym wiedział, że my to nagrywamy, do, to mi się uczesał chociaż. A, a tak bo ty to nie jest wiedziałeś, taki, że kamery nie wiedziałem. Nie wiedziałem nie Przecież nie ty zawsze przystojny. Tak. I no a a może, nas, A może tylko ciebie. Powiedziałeś nam na poza anteniu, że coś chcesz powiedzieć tak. na starcie. Nie wiemy, jaki to, jakiego no, rodzaju to, to będzie coming no, out. Obawiamy się właśnie. Obawiamy się, outu, obawiamy to, się tak. czegoś. To może być tylko twój coming out no tak naprawdę. Mm -hmm. Adam Scott. Czy coś ci mówi taka postać? Prawdopodobnie kogoś zamieszałem i pomyliłem na An nie nie nie, 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 źle mówię. Prosta rzecz. Tak, nie wiem. Ty po prostu jesteś według mnie Aha. bardzo podobny do Adama Scotta. Ja mogę zobaczyć, kto to jest? Adam Scott. W, tak. w tym momencie na montażyku będzie to zdjęcie. Okay. No. Ale zaraz ci pokażemy. oczywiście. Najlepsze jest aktyw. to, że ja też nie wiem, kto to nie, jest. Nie, no doskonale wiesz, bo <laughs> zagrał główną rolę w jednym z Twoich ulubionych seriali, czyli Severance. A to on. I życiu jest... podobno, z, z podobno z bardzo, bardzo daleka, jestem podobny do Adama Scotta, bardzo daleka, nie, rozumiesz? Nie, nie. Właśnie, wbrew nie, pozorom jesteście do siebie podobni, a był taki moment, że byliście bardzo podobni. Teraz chyba trochę się mm. rozjeżdżacie, mm -hmm. ale naprawdę, znasz go. Grał Znam... w Parks and Recreation, z, z Kurczę, Six nie Feet under, mi, mi, mi Big Little dużo, Lies. Wiesz, bardzo dużo mi osób pisze, zwłaszcza kiedy przychodzi listopad, mowember i ja zapuszczam wąsa, a no. lubię zapuścić wąsa takiego na, na kierowcę tira, czyli tutaj musi być długo. Te, tak, tak, ba, tu, te boki, tu, o. I wtedy rzeczywiście ja sam zaczynam dostrzegać podobieństwo do, do tego hiszpańskiego autora, który grał Agenta Penię w, w Narcos. To, jest, to jest, on jest, no coś w tym no, jest. W tym ale jest. Jest, on jest z Ameryki Południowej, nie jest Hiszpanem. Nie, nie, nie Z Ameryki Południowej. Może z Ameryki jest, Z Meksyku? Czy to, to meksykański czy to jest, aktor? Nie, 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 nie czy właśnie czy... mi się wydaje, że Port, Portoryko. Rico. Porto Rico. On się Bardziej Penia tak. nazywa, tak? No, agent Penia. Javier Penia Javier to jest osoba, którą odgrywa w tym serialu, ale no. jak on się nazywa, to zaraz sprawdzić, zaraz to, to, to nie, widzicie, bo To też to też się doklei. Zaraz to zrobimy. A tu masz Adama Scotta. Ma różne, że tak powiem, te. I jesteś taki podobny, ja jestem do niego? No, Chwilami, jesteś bardzo Nie, podobny. Nie no, tutaj widziałem podobniejsze, tak. Zobacz, jaki przystojny. Tak tu. Okej, no, okay. no o, tu, tu, trochę tak, rzeczywiście. No. Nie mam Mówię takiego ci... gęstego zarostu. Nie, bo tutaj są. O, proszę. O, tu, tak, rzeczywiście. Tak. Czyli zgadzasz się. Teraz się zaczęliście no, rozjeżdżać. No wiesz, musiłeś wszyscy... to we mnie. Ok, tak, też tak, no, <laughs> też tak uważam. Mamy to. Natomiast aktor genialny, a serial świetny. Wybitny, mm -hmm. tak. W każdym mm -hmm. razie jesteście właściwie równolatkami. Wynotowałem, że aż nie, on jest no tutaj w... nie. 7 tygodni starszy od ciebie, współprowadzi teraz podcast mm -hmm. i w ogóle jest świetnym gościem. Jest dziennikarzem Serio? sportowym przy okazji. E, nie, tak, nie, Rysuje tak. się piłką, kibicujesz tak Liverpoolowi. Tak Podejrzewam, że nie ma ni 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 a to jest Amerykanin, Adam Scott. To on podejrzewam, on jest że nie ma, Amerykaninem chyba To tak nie ma pojęcia, wydaje, czym właśnie. jest soccer. To w ogóle nie, nie, nie. on nic, nic na ten temat na pewno nie wie. Na pewno wie dużo o NFL, o którym ja wiem z kolei mniej. Ale strasznie. To byśmy się uzupełnili. Chociaż. Strasznie. Pedro Pascal. Pedro, no, Pascal, nie był, Pedro tak. Pascal. Nie, nie, to ja no, obstawiam i skąd Adama Scotta. Ale i, i, skąd jest? Pedro Pascal, już Wam mówię. Chilijsko-amerykańskie, nie, proszę, nie Ale jeśli chcesz, jeśli chcesz, to ja Ci pod, podeślę, zrobił to jeden z widzów um, naszego, naszego programu, który w momencie, kiedy mu się skojarzyłem z Pedro Pascalem, dokonał moim zdaniem niesamowitej i nikomu niepotrzebnej sztuki, mianowicie odnalazł taki kadr i takie zdjęcie Pedro Pascala i mój, gdzie mamy dokładnie twarze skierowane w ten samo miejsce, w tę samą stronę, i wtedy to podobieństwo jest rzeczywiście w zasadzie mamy tę samą sylwetkę, tak samo ułożone ciało. Nie wiem, jak on to robił ten ktoś, komu się chciało te dwa ujęcia znaleźć, ale znalazł, i faktycznie wygląda to. Zaskakująco. Nie, ale mi Pedro Pascal nie wchodzi. Dobra. Ale rozumiem. Adam Słuchajcie. Scott bardziej. Może też zmontuję. Niektórzy na lubią waszak. BigOS, niektórzy słyszą. Ale to nie jest są. podcast o Kinie. Chyba, nie. Że, mm. to, że. Chyba, że zamieniamy. Ja Ta. lubię. Ale... Ale, ale Pedro Pascal pewnie tam hashtag dobrze wejdzie. nie, On jest bardzo A <laughs> to, to dlatego Ta. to zrobiłeś. Nie, ja akurat to, to, to... Adam Scott. Nikt nie no. wiedział, kto to jest Adam Scott. Mm. Więc dobrze. Nikt mi nie zarzucił, okay. że tego szukałem. Mm. Słuchaj, dobrze. no nie możemy inaczej zacząć od, y, niż, niż od, żeby zadać Ci pytanie, czy będziesz oglądał kanał Z. Zero. Pewnie mi się zdarzy, no bo trzeba wiedzieć, co robi. Co robi nasza konkurencja poniekąd. No i więc na pewno kanał zero. Kiedy emisja jest tego, tego naszego podcastu? No już wystartuje. Wy, to już wystartuje. Dwa dni no bo po. My dni będziemy po. w sobotę, oni chyba w czwartek. Dwa, w, czwartek zaczynają. w czwartek wystartują. No i jeszcze wielki sukces, bo, bo wszyscy są tego bardzo ciekawi, jak to. Jaki to będzie miało oddźwięk, więc wszyscy śledzą, wszyscy czekają. Jeśli pytacie mnie, czy będę bardzo śledził, nie będę bardzo śledził, ale to też dlatego, że nie mam za bardzo czasu na to. Ja generalnie mało oglądam rzeczy poza tym, co, które sam robię, ewentualnie poza rzeczami, które potem mogą mi się przydać do moich programów, bo doba nie jest z gumy. No, ma tylko 24 godziny, a chciałbym jednak parę rzeczy porobić innych niż. Niż śledzić YouTube'a. I tak już człowiek jest bardziej skazany na te wszystkie aplikacje, czy filmowe, czy YouTube'a. Telewizji nie oglądałem naprawdę bardzo, bardzo dawno. Ostatnio mi się zdarzyło, bardzo lubiłem. Ja wiem, że będziesz chciał na pewno wrócić, ale od, ucieknę w dygresję. Zdarzyło mi się oglądać, bo. Bo po prostu przepadam, jest to taki mój yy, taki fetysz od, yy, nie to złe słowo, ale mam po prostu, u, lubię to robić, co roku oglądać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przez ostatnie lata trochę ciężko było mi na to trafić w telewizji, bo, no bo gdzieś to tam było schowane w TVN24, między najczęściej jakimiś serwisami, wiadomościami w niedzielę, a tu się okazało, że kręcioła TV nadaje, nadaje całą dobę na YouTubie i można wejść i po prostu tam cały czas ten owsiak i to studio i to wszystko i, i tam to jest. Ja się lubię, lubię się karmić energią tych, y, tych wszystkich ludzi. Uważam, że to są takie, my jesteśmy genialni jako naród w zrywach. Tak, Więc, ten raz, um... więc ten raz do roku ten taki zryw, kiedy no, oczywiście część z nas może się wtedy poklepać po plecach, jacy jesteśmy fajni, część y, naturalnie pluć na to, no bo to też jest takie bardzo nasze, mm, ale to, to, to akurat lubię tę naszą cechę narodową, że jesteśmy, jak jesteśmy pod ścianą, to lubimy zewrzeć szeregi i zrobić coś tak razem, no a wyniki osiągane... Rok w rok są pff, naprawdę, to jest imponujące, chociaż oczywiście to Polska służba zdrowia potrafiła, po, powinna się tym zająć. I tak oto od pytania od kanału Zara doszliśmy do, do polskiej służby zdrowia. Zero do milionera. To jest to? Tak. miliony, grube Jak gdybyś miliony. mi kazał to zrobić, to nie wiem czy by mi się udało. <laughs> nie, no, taki, no, ale taki jesteś sposób. profesjonalistą. No. Sam nie wiedziałem dokąd do końca doprowadzą mnie moje myśli. Ale ja właśnie no, to mam takie pytanie, bo ty, czy będziesz oglądał, to jestem pewien, że zajrzysz, ale mm -hmm. czy będziesz kibicował życzliwie? Pracuję tam, no, nie, no chcesz mnie łapać za słowa, no nie, czy chcesz nie, mnie, chcesz nie, mnie wypuszczać pod jakieś... Pod jakieś... A można kibicować No No, Jak już kibicować, to tak, to to życzliwie. Kastorane to, że było masło, no, mas, nie masło, wiem, masło maślane. Tak myślisz? No, nie wiem, kibicować nie Nie, no można na przykład. No nie, no jak jestem na przykład przeciwnikiem Liverpoolu kibicuję, żeby przegrali, Masz to, rację, to tak. można mm. tak zrobić, czy nie można? Ja tak, Chociaż ja, nie jestem, ale. Ja tak Dżokowiczowi kibicuję, żeby przegrał, tak, Zawsze. Tak, no to czy tak kibicujesz w, twór, nierzeczliwie. w, w, nierzeczliwie. w cudzysłowie? Nie życzliwie. W no, Tak. Słuchaj, wracając do, do twojego pytania. Ja wiem, że zostałem postawiony przez Krzyśka w roli tego, który nienawidzi go i który go w ogóle nie znosi, i prawdopodobnie y, życiem mu złamałem. Bardzo nie chcę się do tego odnosić, dlatego że sobie obiecałem, że po prostu nie. Y, i, nie no, poza tym bo... trochę już powiedzieliście, nie? No i, i za, dużo, za dużo zostało powiedziane. Ja mam swoją prawdę. Krzysiek ma swoją prawdę. Nie dojdziemy do, 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 pod tym względem do porozumienia i niech już tak to zostanie. Po prostu. Nie, nie, jakiś etap się w życiu zakończył i tyle. I, i nie ma co do tego wracać, ani, ani tego wyolbrzymiać. W związku z tym ja rozumiem, że tym było podszyte to pytanie. Ale wiesz co, z jeżeli, chodzi, ci. jeżeli mm. chodzi o przerwę, jeżeli chodzi o tę nienawiść, to właściwie wyszło tylko. Na to, że tylko mm -hmm. przy alkoholu go nienawidzisz, więc... Yy, znaczy no to wiesz, to jeżeli już nie tak często. pytać... Nie no, <noise> zwłaszcza, że, no, zwłaszcza no, że od kilku się. miesięcy nie piję natomiast w ogóle, ale nie dlatego, że robię głupoty po alkoholu, tylko po prostu nie piję, bo... Nie, bo, bo... Bo alkohol mi nie służy, potem następny dzień mam wyjęte z, z życiu nie, te, nie lubię tego stanu. Wola, wolałbym jednak no, przeżyć. Jesteśmy w podobnym wieku, więc. My no to ja nie wiem. Ja, nie wszystko dokładnie Na mnie alkohol źle działa, w tym na sensie, że sens. następnego dnia czuję po prostu ból głowy, który nie pozwala mi czasem wstać z łóżka. No, to, to nie chodzi sensu. o ciebie, naprawdę. Kiedyś no, tak nie było, prawda? Tak, kiedyś było zdecydowanie <laughs> łatwiej, <laughs> prawda? Zdecydowanie łatwiej, no właśnie. Więc generalnie uczucie nienawiści jest mi obce. Zdarzyło się, że coś takiego powiedziałem, i ja, ja tam nie mówię o naszych prywatnych rozmowach, ale okej, okay, no, powiedział to, powiedział. Pewnie możecie się domyślać, też nie chodziło o nienawiść w, w formie czystej, no bardziej, bardziej przenośnia, ale okej, okay, dobra, zostawmy. Natomiast, no, skoro też tak powiedziałem, uwierzcie mi, musiałem mieć powody do tego, żeby tak myśleć, bo ja, ja generalnie uważam, że ja bardzo. Ja, ja wierzę w ludzi. Ja w ogóle być może czasem naiwnie. Ja, ja wierzę w ludzi, i bardzo często się, może nie często, ale zdarzyło się, że kilka, kilka razy się przejechałem na tym. Na tej takiej dość naiwnej e, wierze w ludzi. No I tyle. Resztę sobie możecie to, dopisać. To jest właśnie Twój komentarz. I to jest w zasadzie tak? mój komentarz do tej sprawy i więcej nie będzie. E Pracuje tam mnóstwo osób, który, z którymi pracowałem, z którymi e, łączą mnie świetne wspomnienia, również zawodowe. Nie ma powodu, dla którym nie miałbym kibicować jako tak temu projektowi, też dlatego, bo uważam, że w internecie polskim jest miejsce i na ten, e, na ten kanał inny, inny, chociaż z pewnością nie da się absolutnie ukryć, że e, sukces kanału zero. Spodziewam się go. Na pewno też sprawi, że będzie znacznie osób, nas mniej sięgało po nas, no bo nie da się znowu skonsumować wszystkiego. No ale my też próbujemy znaleźć dla siebie miejsce. No, wyprzedzając trochę, być może Wasze niezadane pytanie chcielibyśmy się bardziej umościć w tej takiej sportowej działce, która jest na pewno taką. Dosyć zamkniętą przestrzenią. Znaczy nie ma nieskończenie wielu ludzi, którzy interesowaliby się sportem w Polsce. O dziwo, ale tak właśnie, tak właśnie jest. Jesteśmy raczej, mówię znowu o Polakach, takim narodem sukcesu. Jak jest sukces, to jest zainteresowanie duże sportem. Tak, od, powiedziałbym, od imprezy do imprezy. Są igrzyska olimpijskie, wszyscy zaczynają się interesować olimpijczkami. Grają siatkarze na mistrzostwach świata, wtedy wszyscy jesteśmy kibicami siatkówki. Taką stałą widownię, naprawdę stałą ma piłka nożna, ale to też jest jakieś tam ograniczone, ograniczona tak. liczba osób. To nie jest tak, że wiesz, nie jesteśmy Hiszpanią, Włochami, czy, czy nie wiem, czy Ameryką Południową, gdzie gdzie tą piłką nożną interesuje się prawie każdy no, po prostu. Jest to dla Mirosław, wszyscy się wspinają. Tak. No, no tak No taka cecha narodowa. No tak. Jest. No ta tak, 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 jak Kola Mirosław zdobędzie złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich, wtedy wszyscy się będą znali na tej wspinaczce. A trzymamy kciuki. A trzymamy kciuki. fantastyczna Ostatnio dziewczyna. Była, rekord świata. Nie ona non-stop bije non -stop rekordy świata. Rekordy, tak. Ona non-stop rekordy świata, chodząc cały czas po tej samej trasie. Żeby nie tak, było, tak. bo to na tym, żeby rekord świata mógł być rekordem świata, no musisz hmm. przejść cały czas tę samą trasę, prawda? A nie to jest to jeden metrów. To strząsające. Panowie, to gdybyście, gdybyśmy, jeżeli o niej mowa, podejrzewam, że my byśmy sobie tę trasę ułożyli w poziomie, to co ona idzie w, w górę, i my wolniej byśmy to przebiegli w poziomie, niż ona to idzie, niż ona idzie tylko na eu, że tak, bez przygotowania. No, 100%. I, tak, I ze startu Zaskoczyłoby. Zaskoczyłaby <SZchatka> Cię. Tak. Zaskoczyła, Chodzi o start, nie właśnie no, no, tak. to na pewno. Wracając do kanału zero. Czy Andrzej Twarowski i Wojciech Kowalczyk to tak trochę boli, czy to jest jakby. Poza, poza bólem twoim, takim osobistym. No? Mm. Poza bólem, bo każdy jest. Każdy jest. No kowalem swojego losu. No każdy robi tak, jak. Tak jak uważa i tak jak czuje, i nie, nie. Znaczy, co mieliby. Odwróca, odwracając pytanie, co, mi, co miałby zrobić taki Andrzej Twarowski? Miałby przyjść do mnie i mnie pytać? Czy. E, rzeczywiście, proponowałem nie, no, Twaruszkowi no, no kilka właśnie, razy. Mógłby by, z Tobą pracować. Mógłby tak, i nawet ja mu to kilkukrotnie proponowałem, i jesteśmy bardzo dobrymi kumplami. E, razem wyjeżdżamy sobie na jakieś tam. Padlowe wyjazdy, spotykamy się często, no wtedy mu było nie po drodze, żeby do nas dołączył, nie wiem, być może Krzysiek mu zaproponował, e, w odpowiednim momencie wstrzelił się w tę, e, w tę chwilę, no mój Boże, no nie, zawsze sobie z stwarem mówiliśmy, że jest, że przyjdzie taki moment, kiedy jeszcze razem, Popracujemy i że coś zrobimy razem, no to nie jest widocznie ten moment. No, to wiem, jeszcze nie. czasu trochę macie. Może no. trochę mamy, a może już się to nigdy nie poskłada. No może, to, może to jest wiesz, może to jest tak, jak trochę z wiesz. Z, e, akurat przyszedł mi do głowy duet, który właśnie zaczął z, od nowa ze sobą pracować. Mani materna, a oni znowu są e, razem, ale może tu już wiesz, pewnych rzeczy uważam, dobrze już nie ruszać. Że one były, mhm. one zostają w pamięci. E, w tej pamięci to w ogóle się ludziom zaciera coś, co było złego, zostaje tylko to dobre, bo tak, tak działa ludzka pamięć. Więc gdzieś tam na pewno, to akurat jestem o tym przekonany, że ten duet Twarowski-Smokowski ze starych programów piłkarskich jest jakimś dla pewnej grupy ludzi, która się wychowywała na piłce nożnej lat dwutysięcznych, jesteśmy jakimś tam powiedzmy może to przesada, ale kultowym duetem, który robił te programy. No jak lista przebojów trójki. Jak lista, no, trochę jak lista tak, przebojów no trójki Marka Niedzielskiego. To kto miał Kanal Plus i włączał, ale, zawsze, zawsze, zawsze byliście wy. Tak, ale nie wiem czy by tak było, gdyby ludzie sobie na przykład zobaczyli te programy. Być może by tak było, ale być może nie, bo dzisiaj obejrzany ten stary program by ktoś powiedział, nie, to jednak to nie było aż takie bardzo fajne. To jest jak ze starymi filmami. No tak. Nostalgia, jak ze starymi wiesz, filmami. No sta tak działa nostalgia. Ja ostatnio sobie przypomniałem, już mam nawet nie będę szukał w pamięci, jaki to był, jaki to był film, ale bardzo żałowałem, że go obejrzałem po, po prawie 40 lat Lepiej latach. nie ruszać. Czasami. Lepiej taki tak rzeczy samo nie Z książkami czasami, no. wiesz. To prawda, lepiej, lepiej tego nie ruszać. no Ja od, o, w, ten, w ten oto sposób sięgnąłem po swoją ukochaną książkę z dzieciństwa, Hobbita, bo jak byłem mały, to ją czytałem powielokroć. Czytałem książkę, ona jest rozwalona, tak, że, że się już. Bo to wtedy się szyło książki, ona jest, te, te, te szycia już prawie puściły. I jeszcze raz ją sobie przeczytałem. Fajna książka, ale czy aż tak fajna, by się nią tak było zachwycać, jak byłem mały? Chyba wola lepiej, żeby ona została. W, w pamięci. Czasie. Tak jak już nie sięgnę nigdy po książki Nienackiego czy Niziurskiego, bo też bym się bał, że może by mi się już tak nie spodobały. No, tak ja rozmawiałem z córką ostatnio, ostatnio czyli przedwczoraj chyba, mm -hmm. i ona obejrzała Blue Velvet Lyncha. Mm -hmm. Ja jej powiedziałem, że wow, to jest film, kurde, zobaczysz, co się będzie działo. No, no, no i ona tak powiedziała, ramionami. że no dość szokujący, dosyć ostry. No, ale wiesz, ta to, no, jakoś tak, no, zestarzało się tam, no, coś tam mi się nie zgadza. Ja mówię, nie masz racji w ogóle. No, wiesz, możesz obejrzeć. Ja mówię, nie, ja nie obejrzę. Dla mnie to jest film, skoro tak. już nie będę oglądał, bo. Specjalnie. Tak? No tak, no bo A myślę, że trąci myszą. Może być, ważny, no to tam 80% Nie ruszajmy naszych wspomnień, nie ruszajmy no nie. nostalgicznie. Po, po niektóre nie. płyty już też nie warto sięgać. Ja tak Byłem zbiór, zagorzałym zbiór. fanem The Cure. Dzisiaj. Nie chcę tego słuchać, nie chcę tego nawet no dotyczyć. To dziwne, bo ci zakorzali, fani The cure, wiem, to. Nie, właśnie się nie parę osób na mnie obraziły, wiem, cure -czaki są <grym> nie, nie, takie. Nie no, ja w liceum słuchałem Guns N' Roses, teraz nie mogę. Jak słyszę parę taktów, to natychmiast mm -hmm. trzeba przerzucić no uciec Nie, to tego. ja tak nie mam akurat. Mm -hmm. Z nimi tak nie mam. Nie. Mm -hmm. Jedziemy kanał zero dalej. No, tak, ale już koń, kończąc, Kończ, bo no, nie, właściwie jest ze, zero komentarza też, więc nie, 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 bo to... i to rozumiemy doskonale. Ale ja chcę pozytywnie. A pozytywnie, ja też chcę pozytywnie. Znaczy, no nie to wiem, dawaj, właśnie dawaj, nie dawaj, wiem, czy nie chcę da, pozytywnie. No to dawaj, dawaj. Bardzo dużo komentarzy przeczytałem pod tam, mhm. kanałem Zero i na różnych mediach społecznościowych mhm. i widzowie i słuchacze bardzo się domagają tam Michała Pola. Mhm. To jest taki jakby refren, nie? Mhm. I co ty na to? Czy wiesz, no, trzymajcie Michała, bo tam. Mhm. Trzymamy. Trzymacie, dobrze. Pozdrawiamy Trzymaj Michała. Chodzimy podróż. razem na, na siłownię ostatnio, więc znaczy obserwuję jego, je, jego formę. Misza chodzi na siłownię? A, to on nie, nie, przyznał, wow. się, nie przyznał się wam. Wyt... Jednak dajesz kamień. Wytniemy. To się wytnie. Wytniemy. Ale czy on tam ćwiczy, może, czy siedzi z losem w telefonie? Ćwiczy, ciężko pracuje, Doświadczam okay. naprawdę. I jest wielka różnica między tym dzisiejszym Michałem Polem, a tym Michałem sprzed czterech miesięcy. Rozumiem. Nie, I nie jest tak śledzić? jest hmm. trener personalny, jest, tak. jest łomoc. Nie, ale słuchajcie, Dobrze. chyba nie możemy, to, mogą to być informacje wrażliwe. Nie no, nie do końca. Nie wiemy jaka siłownia, wiem, ja jak jaki o, o, trener i, dobra, i czy ja mówię dobra. prawdę. Nie? Dobra, to, ale ja powiem tak, że ja sk jakoś skorzystałem na waszym konflikcie, tak to mhm. można powiedzieć, bo dowiedziałem się o takiej dyscyplinie jak padł. Ja nie znałem tej dyscypliny, mhm. nie wiedziałem. I zacząłem oglądać tak. i wydaje mi się to taka akuratna dla oldboyów czy, to, czy teraz kogoś obrażam? I że tak sobie myślę, kurczę, w tenisa to ja już nie. Muszę ci powiedzieć, ale że może. W całe, całe środowisko padlowe ma z tego duży ubaw, bo oczywiście kilka takich leitmotivów z filmu Stana weszło. Trole bardzo chętnie po to sięgają i tam hmm. cały czas mi mówią, że ja to jestem leniwy, a to, że jestem narcyzem, a to właśnie, że non stop, O, wstałem pograć w padla. I chłopaki z padla się śmieją, dobra jest, nieważne jak, w jakim kontekście, ważne, że mówią. I tak. o tym padlu rzeczywiście zrobiło się głośno. E, czy to jest sport dla, e, powiedziałeś dla seniorów, dla dziadersów? Nie, 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 powiedziałem dla old boyów, dla czyli old boyów. Że myślę o sobie. Czyli, że ja już nie będę grał w tenisa, nie, to, ja to ja już jest inaczej. nie dla mnie, ale ten padl to rozważam. To, to ja ci powiem inaczej, no. to jest sport dla każdego. To jest e-sport i, i dla starych, i dla młodych. Jeżeli, ja rozumiem, że w podtekście tego Oldboya było, że można się mniej poruszać, żeby, żeby korzystać, trochę tak, trochę nie. Jest hmm. naprawdę dużo mniejsza bariera. Tego, by już się cieszyć grą i grać właśnie, na punkty. O tym mówię, że, bo jednak że. w tenisie masz, wiesz, masz serwis z nadgłowy, który eliminuje 90% amatorskich graczy, bo nikt nie umie do końca serwować albo przerzuca tę piłkę, tak na zasadzie, wiesz, badmintona takiego. Mhm. A, w ten a w padlu przerzuca sobie piłkę, rzuca się o ziemię, kozioł i wprowadzasz od dołu, i to, umówmy się, bardzo nawet średnio skoordynowana ruchowa osoba to zrobi i w tym momencie zaczyna się cała gra i już można się tym bawić. Zapewniam Was, że na, na padla, na kortach, na których sobie gram jest coraz więcej osób, e, które widać, że nigdy nie miały do czynienia z tenisem, ani z żadnymi sportami rakietowymi, bo to po prostu widać tak. trochę po ruchach, a już się doskonale bawią, schodzą tak zadowolone z kortu, to, o to jest to gra. O to mi chodziło. Zapraszam, naprawdę że, że... warto że nie trzeba, nie trzeba aż takiej siły i takiej nie. techniki. Nie, nie trzeba. Oczywiście, Wiadomo, wiesz, jak ze wszystkim, im wyższy poziom, tym więcej też, trzeba umieć. Ja mieć. jestem narciarzem amatorem, jeżdżę dość nieźle, ale jak oglądam Puchar Świata, to rozumiem, że nie zrobię jednego takiego zakrętu, prawda? Więc ja nie mówię o poziomie mistrzowskim, tylko... Ale do takiej bardzo podstawowej zabawy i tego, żeby fajnie spędzić czas, e, padel jest idealną grą. Nie, bez, nie przez przypadek to jest sport bardzo popularny w Hiszpanii i we Włoszech, bo słuchajcie, gra się w czterech, bo to się gra w debla, w takiej, w takiej powiedzmy zamkniętym, w zamkniętym pomieszczeniu klatce. Masz, stoicie na korcie, które jest ciut większe niż w tenisie te kara serwisowe z jednej i z drugiej strony, w związku z tym masz tak naprawdę blisko i do swojego partnera, z którym grasz, i do tych rywali. Więc stoimy sobie na dystansie dwóch metrów od siebie. No i element 3D jest, jest miło towarzysko, tak, można tak. sobie skomentować na bieżąco swoje błędy albo fajne zagrania, troszkę sobie poszydzić z rywali, troszkę wziąć takich, wiesz, pod siusiu, a może Anusz coś zepsuje. Po meczu, no zwłaszcza niestety w Hiszpanii i we Włoszech, gdzie pogoda jest bardzo ważnym czynnikiem, można sobie usiąść na piwko, browarka, czy coś tam zjeść, czy, czy wypić, bo tam jest to stały element, że zaraz przy kortach są, są knajpeczki, no to jest styl życia. Tam jest to ewidentnie, e, stało się stylem życia. Grają wszyscy, grają naprawdę osoby starsze, radzą sobie świetnie, ale my jesteśmy tu, gdzie powiedzmy Hiszpanie byli. Strzelam z 8-10 lat temu, więc to się dopiero tutaj zaczyna rozwijać, tak. ale daję Wam uroczyste mm. słowo harcerza, a byłem, że. E, Wszystkie osoby, które namówiłem, a namówiłem bardzo wiele osób do, do gry w Padla, wszystkie są zachwycone i chętnie wracają, bo to naprawdę jest taki sport, który się, który się chętnie chce pograć, wrócić, bo, bo jest w nim coś takiego naprawdę czarodziejskiego. Żeby zacytować Marcina Żywłakowa, piłkarza. Mówi mi tak, smoku, jak to dobrze, że to jak ja się cieszę, że ty mi tego padla pokazałeś, bo ja po karierze piłkarskiej próbowałem różnych rzeczy bieganie, rower, siłownia i to wszystko jest nudne w piłkę, ale już nie chce mi się, a ten padel, jak ja się, on gra dzisiaj codziennie. No, mhm. on, jest, on ma już jest po prostu klapę na oczach tylko. No widzisz, więc pozytywnie po prostu tak. z tego konfliktu. Moda napadla, mhm. może w Polsce wybuchnie trochę lat wcześniej. Jeśli to ma być ten pozytywny element tego, jak nazywasz konfliktu, chociaż tam konfliktem go nie chcę, nie będę nazywać, to, to niech tak będzie. Nie każdy jest, dobry film jest, musi no... mieć konflikt, więc to wiesz, to jest. No tak. W sumie no... musi być tak jakieś. I przemiana bohatera. Tak. No. Jeden, bo znaczy może nie główny. Bohater, Bohaterów. Ale je, tak, tak. Przemiany już następują, więc A. jest jakby. No ty jesteś w sumie ambasadorem trochę tego sportu, takiego. No. Nie wiem, czy w Polsce, czy w samozwańczym w, w Warszawie, nawet, ale tak jest. No, jesteś samoch... takim Ibrahimowiczem naszym, trochę. trochę. Tak, no, Ibrahimowicz stawia swoje kluby. No, na, no ja, tego jeszcze, ja tego jeszcze nie robię, choć kilka już takich propozycji miałem, żeby, żeby otwierać kluby padlowe. Kto wie, bo bardzo mnie to kręci. Ja naprawdę lubię robić rzeczy, które, mnie, które mi dadzą. Dają takiego dużo e, radochy, a mnie akurat organizowanie turniejów padlowych, tak jak teraz Kupra Padlowe, które organizuję w akurat najbliższą sobotę, to mnie po prostu bardzo cieszy. Mi to daje ogromna radocha. Jest przy tym sporo pracy, ale e, no nie wiem, jakiś taki dusza, dusza społecznika, którym nie jestem. Się we mnie wtedy uruchamia, jak, jak, jak muszę coś, tak, jak, jak mogę coś takiego e, zrobić. Tak, jestem nawet. E, chłopaki śmieją się z federacji, że jestem honorowym prezesem Polskiej Federacji Padla. Bez apanarzy i bez, tak. nawet bez wizytówki, ja ale nawet, jestem. Ja nawet za parę lat, jak emocje opadną, to widzę taki mecz. Kanał Zero versus kanał sportowy. W Padla? Tak. Kto by tam mógł zagrać? no. Twaro. no, da, no. Ale za to parę się. lat to za parę lat może się dużo mm -hmm. rzeczy jeszcze zmienić. Tak. Kiedyś były popularne w ogóle, teraz przypomniało mi się takie spotkania mm -hmm. dziennikarskie w piłkę nożną. Mm -hmm. Uczestniczyłem tak. w paru. Teraz mi się przypomniało, że z Kanalem Plus nawet no, widzisz, graliśmy jako, jako radio. Jako radio? Jako radio. Myślałem, że jako Playboy. Ale nie no, byliście mm -hmm. nie, nie fair, no, bo tam mieliście… Paru piłkarzy. Koseckiego na przykład. No. A, Więc... Ale którego? Romana? Romana, tak. No, to to no, ale stary Poczekaj, poczekaj, to to to, ale to w którym to było roku, bo jeżeli to z całym jeszcze... szacunkiem, Roman Kosecki z ostatnich powiedzmy pięciu czy dziesięciu lat nie jest wielkim wzmocnieniem piłkarskim, ponieważ. Nie, ale to były lata 90. Wiesz, wiesz, to, wiesz, no, to, wiesz, no aha, no to jeszcze wtedy no, wagowych Takich amatorów poza tym. To wagowo jeszcze wtedy dojeżdżał. całe boisko, jakby wiesz, bez żadnego problemu. I Dzisiaj tam... już by grał Stojanowa. Jak dobry, jak dobry parkingowy pilnował też by koła dał radę. Nogi chodzą. I pamiętam, że wtedy jeszcze już nie pamiętam kto tam grał. Taki ktoś w ogóle nie piłkarz, ale nie wiem czy to nie był w Saleta. No, tak mian. wspominam. Kończymy Padelek ten daną... jeszcze czy nie? Nie, no, zachęciliśmy wszystkich. Tak. Ja hmm. sam czuję się podwójnie zachęcony. Jak tylko będę miał trochę wolnego czasu. Czuję, że zagramy. Zagramy. Oj, Żeby, no, żebyś zagramy. Wiedział, że, żebyś wiedział, że zagramy na A to my jeszcze w nic nie graliśmy razem. Wtedy przestaniemy razem pracować. No właśnie, bo ja, ja mam problem z przegrywaniem, wiesz. A jak jest grana na punkty. Ale ponieważ jest. ja zawsze mogę przegrać. jak Wiesz, mi w a, ogóle nie mam tej rzuci. Ja nie nie to jest, lubię to, takich to, przeciwników. Nie, nie, to nie przeciwników, to nie możecie grać razem, bo nie mu nie bardzo a, zależy, a drugiemu nie zależy, tak. nie, to wtedy. Nie możemy to. być ze musimy być okay. zawsze okay. przeciwko no sobie dobra, I wtedy dobra. jest OK, bo ja mogę zawsze na zupełnym luzie przegrać się z tego śmiać. Ja już googlałem boiska padlowe, więc już jestem lepszy trochę. w Tak, w Warszawie coraz więcej. W całej Polsce co miesiąc słyszę, że ktoś gdzieś będzie za chwilę otwierał. Także naprawdę jesteśmy chwilę przed tym takim boomem, jaki ma miejsce właśnie w Szwecji no i całej Skandynawii, gdzie no, rzeczywiście z latan stawia. Stawia całe wielkie ośrodki padlowe, bo, bo cała Szwecja zaczęła grać. No to my jesteśmy w stosunku do szwedów minus 3 lata, powiedzmy. To no sądzę, ok. że to Czas się uniemsi. już zapisywać, żeby nie zabrakło. Żeby za, nie zabrakło, żebyś się do tego dobrego wagonu, dobrego pociągu załapać. Tak, tak. Dokładnie, no, dokładnie. Nadrobimy. Tak, grajcie w padla, trenujcie padla, w padla tak za 3 lata złoicie Smokowskiego, jak będziecie toś dobrze trenowali. To, jest, <laughs> to jest ja. ja też jestem ambitny. Jak no, macie to, połowę to, lat, to on, to zaraz go złoicie. Ja <laughs> Dobrze, kanał zero jakby mamy obgadany, no musimy obgadać też kanał sportowy, bo nie możemy tak przemilczać tych wszystkich nagłówków, które czytaliśmy przez ostatnie tam... Dni, tygodnie, raczej dni, tak, że, że kryzys kanału sportowego, co to będzie, jak to będzie, że stanowski był lokomotywą, kto teraz jest lokomotywą kanału sportowego, no właśnie, kto teraz jest, kto teraz jest lokomotywą kanału sportowego i czy stano był rzeczywiście lokomotywą, tak. No robimy największe wyświetlenia, to jest, to, to jest fakt, to nie ulega absolutnie kwestii. Mhm. No w momencie, kiedy no, kto jest lokomotywą, no nasz, nasza trójka, no pozostała, no ten, ten kanał zawsze opierał się. Na ludziach. To był, mówiąc językiem korporacyjnym, największy aset tej, tej firmy. No, robimy swoje, robimy mhm. swoje, próbujemy bardziej postawić na sport. Ja wierzę, że, że nam się uda. Pewnie nie wrócą takie oglądalności jak, jak z czasów Krzyśka, ale też nie chcemy w ogóle, ale pewnie też nie, nie będziemy wchodzili w te tematy, które Krzyszkowi stały się w pewnym momencie bliższe. No. Każdy ma, swoją, e, każdy ma swoją jakąś tam e, wyporność na rozmaite tematy. Osobiście, ja mogę tylko mówić za siebie mnie osobiście e, kilka, kilka tematów, które pewnie by się dobrze kliknęły. No mnie nie interesuje ten świat. No mm -hmm. nie wiem, może już po prostu jestem za stary na niektóre rzeczy, może się zdziadziałem, może nigdy nie miałem takiej czutki, być może każda z tych odpowiedzi jest prawdziwa, ale ja chcę być ze sobą szczery, no, ja sobie ze sobą prawdziwy, no nie będę. E, za przeproszeniem, nie pokażę gołej dupy, ani nie, nie, nie będę tańczył na rurze, tylko po to, żeby się fajnie kliknęło, bo to mnie no nie do końca interesuje, no już mam, e, zrobiłem swoje w życiu i, i, i chciałbym pójść taką ścieżką, gdzie, gdzie uważam, w ogóle ze wszystkim w życiu, pewnie też to doskonale wiecie, no człowiek się tylko tam będzie dobrze czuł, kiedy będzie robił, robił takie rzeczy w, swoim, w swojej pracy, co do których jest przekonany. No, ja rozumiem, że czasami coś się może, że być może się przestrzelimy w naszym, w naszym myśleniu. Może, kto wie. Ale nie będę zawracał kijem Wisły i teraz zmieniał 51-letniego faceta, którym jestem i zaczynał robić rzeczy, do których... Pod publiczkę. No trochę pod publiczkę, w których się nie czułbym dobrze, nie czułbym się sobą. No nie, nie mam, nie mam już takich absolutnie nie mam na to ochoty. I nie byłbym w tym zupełnie szczery. Mhm. Ale jak między wami teraz jest w kanale sportowym? Czy przejmujecie się jakoś bardzo, czy po prostu dyskutujecie, co tam dalej robić? Czy... Dyskutujemy, przejmujemy się. No pewnie, że to jest jakiś temat. No, gdybym powiedział, że nie, no to byłoby to. to, 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 to znowu bym skłamał. No, chciałbym powiedzieć szczerze, no, pewnie, że się przejmujemy i, i myślimy sobie o tym. Jak działać, co działać. No, jest kilka rzeczy, które się wydarza, o których jeszcze nie mogę mówić, mm -hmm. ale mam nadzieję, że one nas troszkę otworzą na, e, na, na świat, o którym dzisiaj też nie mogę mówić, ale coś się wydarzy. No, bo, bo znowu mówimy o sprawach biznesowych, które, a, no, a niestety biznes lubi, lubi ciszę i nie lubi, kiedy się o nich mówi tutaj. Na, ja rozumiem, że mówimy w sześcioczu, oczu, ale parę osób to pewnie zobaczy. Więc mm, nie bardzo. Mogę wam powiedzieć o paru, o paru sprawach, ale... Będzie się działo. Ale będzie się działo, tak. No, no będzie się. Yy, jestem przekonany, że będzie się, yy, że będzie się działo. Wiesz, my Dużo jako... też zależy od, od tego, w, wraca sport za sekundę, no bo teraz jesteśmy powiedzmy w styczni styczeń jest trudnym okresem dla, dla sportu, niewiele się dzieje, taki trochę okres ogórkowy. Za chwilę wraca nasza ekstraklasa, puchary, reprezentacja Polski, będą mistrzostwa Europy, będą Igrzyska Olimpijskie jest mnóstwo wydarzeń, które, mam nadzieję, z udziałem Polaków, no, mam, nadzieję, mam nadzieję też z udziałem reprezentacji polskich, które, e, które też będą miały na pewno, w, miałyby wpływ na, na jakieś tam nasze wyniki. No. Tak. Ja sobie myślę tak, chociaż nie wiem, czy to jest pytanie, ale mhm. pytanie, czy, pytanie jest takie, czy się z tym zgodzisz, że mhm. Kanał Sportowy był takim fenomenem, mhm. no bo do tej bazy kibiców, Różnych dyscyplin zaczęli dołączać też ludzie, którzy znajdowali tam treści publicystyczne. Tak. I to się. nie jakby... sportowe, nie sportowe mhm. a też treści takie razże publicystyczne, rozrywkowe, czegoś takiego tak na tak dużą skalę nie było. Tak. I dlatego tak się zaczęło sprzedawać. Konflikt teraz zostawiamy za, za nami, jak w każdym dobrym filmie. I następuje przemiana, czyli moim zdaniem. Trochę takie urealnienie zasięgów, czyli po prostu do źródła. Tak. ale że sport może mieć zasięgi bardzo duże, mhm. ale niekoniecznie tak. aż takie. Nie? I, i to... Czy, to, czy to o to chodzi właśnie w tym momencie? No, nie wiem, czy to o to chodzi, ale myślę, że jesteś bardzo bliski prawdy. Ja też uważam, że w ogóle jestem zwolennikiem małej łyżeczki, że wolę jeździć małymi łyżeczkami. Tak. Tak zostałem nauczony, to wyniosłem z domu i, i teoria małej łyżeczki jest mi bliska. Małymi łyżeczkami zawsze jadłem Nutella z Paveksu. I... Tylko trzeba było poprzestać na jednej łyżeczce, a nie jeść całego było słoja, ciężko. no widzisz. Zmierzam do tego, że kiedy wystartowaliśmy w pandemii, bo to był początek pandemii i rzeczywiście kanał sportowy jak na tamte czasy była to zasługa wszystkich nas, Krzyśka, Michała, Mateusza, moja, Ludzi, którzy z nami pracowali i pracują do dzisiaj. To był sukces ponadmiarowy. Znaczy, nie, 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 chcę Wam powiedzieć, że ja zachodziłem w głowę, dlaczego? Znaczy skąd? I, i wydaje mi się, że. Trochę, trochę odpowiadając na twoje pytanie, że masz rację, to było trochę odrealnione. Były, była jakaś, jakaś wielka moda na, na kanał sportowy, którą nie do końca sam potrafiłem zrozumieć, bo nawet zobacz, nawet taka, to nawet taka historia. Przychodzili do nas dziennikarze z Kanal Plus, taką mam, to akurat mi się przypomina i ten sam dziennikarz w Kanal Plus robił program który naprawdę się nie oglądał za bardzo na YouTubie, przychodził do nas i ten sam program był oglądany przez dużą e, rzeszę ludzi. Dlaczego? Mówił przecież, to, to jest ten sam człowiek, nie? nie bardzo. Okej, okay, no możemy stworzyć jako tam prowadzący inną trochę atmosferę niż w studiach, bo, bo to wszystko zależy od człowieka, jak, jak ten program zostanie poprowadzony. Dzisiaj trochę my na to cierpimy. Dzisiaj jesteśmy. E, dzisiaj wypuścił w naszym kierunku zatrute strzały e, Krzysiek i oczywiście, że czujemy, że, że dzisiaj e, modnym jest nas e, kopać. Ale okej, okay, wiesz co? Mam na to taką. Jak mnie zapytasz osobiście, czy się tym przejmuję? Tak, przejmuję się. Czy walczę z tym uczuciem, nie, żeby się nie przejmować? Tak, walczę. Dlatego, że. I mówię teraz bardzo poważnie, bo pracuję nad tym, żeby tak samo nie przejmować się krytycznymi głosami i takimi czasami, czasami krytycznymi, czasami wręcz hejtującymi głosami na swój temat, bo to jest, bo ci ludzie mnie nie znają. To jest tylko ich opinia o tobie. Oni nie wiedzą, jaki, jest, jaki ty jesteś. To są, jesteś, to są przechodnie na twojej, na twojej drodze samochodem przez życie, którym jedziesz, To są tylko te, te mijane, te mijane osoby. Tak samo uważam, hmm, tak samo staram się nie przejmować tymi głosami, nie brać ich do siebie, bo gdybym je bardzo brał do siebie, to one by mi zatruły, to one by mi zatruły życie. To byłbym no naprawdę, to jest, zaczął się zastanawiać nad, fala, nad sobą. Tak. I hmm. ale tak samo się nimi, nie brać ich do, pod uwagę, tak jak nie brać głosów e, tych pozytywnych, tych, e, tych klepiących cię po plecach. Było ich całe mnóstwo w ostatnich latach. Bo ci ludzie też cię nie znają. Bo ci ludzie też wyrażają opinię tylko na podstawie tego, co ty im chciałeś pokazać na antenie. Czy to jesteś ty? Może to jesteś ty, ale może to jest tylko twoja kreacja, którą stworzyłeś właśnie na potrzeby tego, żeby być klepanym na po plecach. Uwierz mi, znam bardzo wiele osób, które robią wszystko, żeby wykreować taki swój obraz i tak bardzo dbają o swoją reputację w taki sposób, zrobiliby wszystko dla swojej reputacji, żeby właśnie być klepanym po plecach. To nadal nie jesteś ty. To jest tylko ich opinia o tobie. Więc ani nie można dać się dać kupić na ten tani sztuczny miód, jakim jest jakim są te pochlebstwa, ani też nie wolno dać się zgnoić tymi krytycznymi głosami, bo człowiek by zwariował naprawdę. Pff. Więc staram się trzymać trochę, wiesz, na baczność tego i i i nie dać się przechylić ani w jedną, ani w drugą stronę. Od tego ma się rodzinę. To są ludzie, z którymi jedziesz tym samochodem przez całe życie i to oni wiedzą, jaki ty jesteś. To ty sam wiesz u sobie, kim jesteś i to twoi najbliżsi wiedzą, kim naprawdę jesteś. To dla nich jestem prawdziwy i, yy, i mam szczęście mieć obok siebie rodzinę, która, która wie, kim jestem. O. I bardzo im za to dziękuję. No, to, to tak bardzo poważnie się zrobiło. Przepraszam, bo odpływamy czasem w jakieś kierunki i nie... Bardzo, bardzo nie. dobrze, bardzo dobrze. Mi się ten, ja słuchałem ciebie, to mi się przypominała piosenka Wojciecha bunarskiego. Nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek słuszny. Róbmy swoje. Tak? No, nie, oczywiście. Dokładnie. To znaczy my z Arkiem. Znaczy mówię trochę za mm -hmm. ciebie, no ale... No właśnie, nie wiem, już się boję, bo dzisiaj tre minkoutów. <laughs> że... Znam trochę twoje podejście. My jakby yy, kibicujemy mm -hmm. i, i Stano, i wam. No i w związku znaczy, z że mało tego uważam, że jest miejsce mm -hmm. i dla ja, tak. was, i dla niego, i jasne, dla jednego jasne, kanału, i dla drugiego kanału, więc w ogóle znaczy po dla... pierwsze już się wam udało, a po drugie żeby to tam dalej szło, no. I dla leczy, nas to... Dlaczego ma nie iść? Dla nas to tylko dobrze. Czy my zamykamy ten temat? Bo ja mam strasznie dużo innych pytań. Chciałbym go zamknąć bo mówiłeś, że o wielu rzeczach nie możesz mówić, ale kiedyś mieliście propozycję transmisji finału Super Bowl tak. jako kanał sportowy. Tak. Było to zaskakujące. No, nie przyjęliście tego z różnych względów, nie ma sensu już o tym gadać. Proste, bo, bo chodziło o geoblokadę, No tak, tak że, mm -hmm. no, że mógł, mógł ktoś tego nie obejrzeć, albo ten, kto by chciał obejrzeć, no, no to są skomplikowane tak. rzeczy. Natomiast po pierwsze, czy mieliście od, te, od tej pory jakieś inne propozycje? I po drugie, czy właśnie mierzycie w coś takiego, czyli tak, no, po nie dalej jak... transmisję poważnych imprez sportowych tak, no, to na kanale sportowym. Trzy tygodnie temu mieliśmy chociażby transmisję turnieju, który wrócił po dwudziestu paru latach. To nie jest może jakieś jeszcze wielkie wydarzenie sportowe, mm -hmm. tylko towarzyskie, ale, ale w polskich w polskich realiach coś naprawdę fajnego, bo na Śląsku w Spodku odbył się w Katowicach turniej w, w halówkę, po prostu w piłkę nożną, kilka zespołów. GKS Katowice, Górnik Zabrze i tak dalej. W, lat, w latach 90. to była, to była taka mm, na DSF-ie, na ZDF-ie, na, na, na tych... Pamiętam. Na Eurosporcie, Screensporcie tyczeń, to były luty. te... Styczeń, luty. Mhm. Styczeń, luty i zawsze były te turnieje halowe. Dzisiaj ładna, zielona, sztuczna trawka wyłożona, piłkarze grają, udało się zorganizować naprawdę profi turniej. Pojechaliśmy, akurat zdarzyło mi się to komentować i e, to tylko taki przykład. To, to jest Sądzę, jakby mała impreza. Że... Tak, ale mała impreza. My wam życzymy, wiesz, Tak, no, ale euro. To, to dzisiaj już jest, O, no stary, no, na stary to może nas być... być nie stać chwilowo, poza chwilowo, tym. Tak. Chwilowo, tak. Ale tak. Wiesz, ten to jest... rynek się zmienia, to jest bardzo ciekawe, że być może kiedyś w ogóle tylko na kanałach na YouTubie no, będą To już duże, się dzieje. No już się dzieje. No, no to ale... już się dzieje. No dzisiaj, Liga Angi dzisiaj angielską Premier League możesz oglądać tylko w internecie. Być może za chwilę to się znowu zmieni, ale, ale to te trendy... W ogóle światowych w 10 światowych. lat. Nie, może myślę, nawet że, szybciej. Myślę, tak? że, myślę, że za 5 lat może się okazać, że telewizje już tak bardzo będą traciły dystans do tego, co się dzieje e, w internecie. No bo dzisiaj telewizję trzyma co? No trzyma film, ale, ale Coraz wiesz. E, no, kto dzisiaj włączy telewizję, żeby obejrzeć film o godzinie 20? Skoro może sobie ten sam film włączyć o tej godzinie, o której chce, prawda? mająca zrobić pauzę i zrobić pauzę i, I, zrobić zrobić pauzę, i pójść sobie, cokolwiek znaczy ja, telewizję tylko dwie rzeczy sport wi i wiadomość wiadomość nic więcej. No, no właśnie I dzisiaj dzisiaj, to, dzisiaj tym ja elementem sport, który tr... no tak, ale ja też. <laughs> no. i dzisiaj tym elementem który trzyma telewizję uważam przy życiu jest sport na żywo i jeszcze przez jakiś czas pewnie się to będzie broniło ale już dzisiaj mamy coraz więcej wyłomów w tym murze coraz więcej podmiotów do tej pory kojarzonych z internetem albo aplikacjami filmowymi, bo, bo i one zaczynają sięgać po ten taki, jak to mówią, content sportowy, żeby nadawać na żywo. I to jest, już nie będzie od tego odwrotu, chyba, że za moment wypali coś jeszcze innego, co pogrąży, nie jednych wiem, YouTube'a jednych tak. i drugich. Kto no to, to wie? Dzisiaj to się, to. To, to się tak bardzo szybko zmienia, naprawdę, to, to nie ma mądrego na to. Ale jednego można się spodziewać, że raczej telewizja jest, że i to już się raczej nie zmieni, tak jak radio jest w odwrocie. Staje się medium niszowym, nadal słuchanym bardzo, ale jednak niszowym. No to ty, i ten z telewizją będzie tak samo. I um, czekamy, no może nie na euro, no to na co czekamy? Mistrzostwa Świata w padlu. Ty no, jako no komentujący no, i jako grający. No, Albo inaczej, jako grający to i to komentujący to jednocześnie. Jak, to musieliby wprowadzić yy, jakąś dyscyplinę dla utalentowanych inaczej. To wtedy tam jestem. To jest najmniejszy no. problem akurat. <laughs> okay. Ale a, a propos, to Ty wróciłeś do komentowania tenisa, prawda? Tak, wróciłem do komentowania tenisa. Dostałem propozycję. Od co pół roku dzwonił do mnie szef sportu Eurosportu, yy, Jacek Kubicki z takim telefonem smoku. No a może byś teraz przyszedł pokomentować z nami Roland Garrosa albo US Open. No bo Eurosport ma trzy turnieje wielkoszlemowe. Jeden majowy, yy, czyli francuski Roland Garros, potem. Na jesieni we wrześniu US Open, no i w styczniu, e, w styczniu Australian Open w Australii. I tak mniej więcej w okolicach zawsze marca, wakacji, i potem grudnia dzwonił do mnie Jacek Kubicki. No to co, to może teraz, to może teraz, ja mówię Jacuzzi. Kurde, wiesz, ja bym chciał, bo ja i tak to przyszło go nam, ale naprawdę, ja nie mogę się zdeklarować, bo ja nie mam czasu. Ja Miałem tyle rzeczy na głowie. No i co, i teraz coś no tam. Poszło. poszło, ale nie no. za dużo, nie za dużo. Chyba trzy mecze skomentowałem, bo też y, umówiłem się z Jackiem, że tylko na pierwszy tydzień, kiedy jest tych spotkań najwięcej, czyli tak mniej więcej do czwartej rundy włącznie. Y, ja uważam, że Eurosport ma naprawdę fantastycznych komentatorów tenisa tak, i jestem naprawdę dobry. pełen. Y, świadomy mojego miejsca w szyku i pełen szacunku dla tych ludzi, bo oni, nawet byli tenisiści, dzisiaj już mówią tak bardzo dobrze po polsku, tak sobie, sami świetnie ogarniają radzenie z bycia tą, powiedzmy, jedynką, bo zazwyczaj było tak, no, że ten tenisowy, tak. ten były tenisista jest dwójką, czyli tak. ekspertem. Ale dzisiaj jest już tam kilka takich osób, nie wiem, to pierwszy z brzegu, Lech Sidor, Dawid Olejniczak, Maciek Synówka, oni wszyscy grali w tenisa na bardzo dobrym poziomie i no, lechu i zwłaszcza i Dawid Olejniczak, i już są tak zaznajomieni z mikrofonem, że oni nie potrzebują jedynki. To jedynka jest im tylko po to ten komentator, jedynka tylko po to potrzebny, no bo to zawsze przyjemniej robi się we dwóch, zwłaszcza w nocy, jak jesteś samemu, wiesz, uff, oko ci się zamyka. Poza tym jak komentuje się w dwóch, no to jednak trochę, wiecie, doskonale to trochę jak w rozmowie, Łatwo się, łatwiej się odbić. Tak, tak. Poza ja coś powiem, ty nie odpowiesz, ale no z tym to... trudno się śmiać ze własnych żartów, jak ale się czeka, samemu mówi. Lepiej komentuje. się słucha, lepiej się słucha. Ja też wiesz, wiesz lubię, jak, to... jak, jest, jak jest dwójka komentatorów. A to jest to, to różnie. To jest szkoła Otwocka i szkoła falenicka, tak? bo są tacy, którzy uważają, że jak jest dwóch, to zaraz zaczną przegadywać taką transmisję. Bo wiesz, no bo muszą sobie pogadać jeden i drugi i zaczynają rozmawiać w trakcie punktów. No to, to, Akurat to, to, tenis lubi ciszę. No tak, to trzeba umieć też dobrze zrobić. No, tak. Na przykład kolarstwo, ja lubię jak jest. No tam trzeba z kolei mówić. No. Tam się bo tam nie da. Tam mnie w dwóch się nie da. Po prostu jadam. nie da, żeby no to ale było. ale to by mówisz to o kolarstwie to. na Eurosporcie też, Ta. tak? Mhm. ale to, 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 to przecież ten duecik to jest, to jest mistrzostwo świata. Tomasz masie i Krzysztof Rzykowski. No niestety już, już Krzysiek, bo, bo mam ten, ten honor, że jestem z nim na ty. Krzysztof Wyżykowski, wieloletni dziennikarz francuskiej gazety L'Equipe przy, przy kolarstwie i przy tenisie stołowym zresztą. No niestety przeszedł już na emeryturę, także przestał komentować już jakiś czas temu te największe etapy Tour de France, a to było albo Biatlonu, bo on jeszcze przy Biatlonie siadał. Biatlon był na jeszcze lepszy. I tam dmuchamy i te ich takie komentarze, które to jest dopiero, o to jest kultowy duet. To jest kultowy duet, jeżeli już mówimy o takich. Kultowy o duet, okulcie, który no. chwilami przypominał mi ten duet z Muppet Show. Ponieważ, tych, o, tych dziadków, tak. bo <noise> oni, oni tych, tych, przepięknie tak. potrafili wszystko opłentować. A no, Biatlon też bywa, tak. że się nic nie dzieje, albo transmisja jest zawsze, źle prowadzona. Wiesz, przygotowani z regionu, a teraz widzimy to, a teraz tamto, a tutaj takie miasto. No, a tu zamek, a to to, ja, to, ja, to, to to to, to tak. Krzysiu Wyżykowski, no wiesz, mieszka we Francji, to wszystko zna, gdzieś tam sobie przygotował przed każdym etapem opowiadałem. A, a że to są dodatkowo anegdociarze i, i faktycznie bajarze, powiedziałbym, to. A że etap trwa 4 godziny czasem tak, tak. i jest płaski, i nic się nie dzieje, no to co? No to mówimy, nie? Wszyscy no to, to Czas czekamy, mamy. Że czekamy na, to, na sprint. Tak, że... tak. I mamy czas. Mamy... Chcę Wam powiedzieć, że raz jeden w jednym życiu skomentowałem etap kolarski. O proszę. Tak, to też było w Eurosporcie i to był etap Tour de France, i wydaje mi się, że wtedy Krzysiek Wyżykowski zachorował i. Yy, Wydaje mi się, że właśnie z Tomkiem Jarońskim skomentowałem ten, ten etap. Wtedy go w ogóle poznałem dopiero, więc my się nie znaliśmy, co już jest troszkę trudne, no bo nie znasz tej osoby. Okej, okay, no coś tam słyszeliście o sobie, znacie się, ale tak z daleka, no i tak trudno o takie natychmiastowe, żeby to się tak ładnie kleiło, te, 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 te dwie osoby. Powiem Wam tak. Były to najtrudniejsze komentatorskie godziny w moim życiu, bo ten etap, to był płaski etap. To był etap, na którym dodatkowo nic się nie działo, nie było ucieczki nie no było ucieczki, i oni naprawdę jechali tylko na ten na ten finish. No i się zaczęło dziać takich 5 kilometrów przed metą, ale wcześniej było ponad 3 godziny. Jakie ja już miałem zagwozdki, o czym tu jeszcze, rany boskie, to było naprawdę, to było coś, naprawdę wielki szacunek, zresztą powiedziałem po tym etapie, to my, to wy macie naprawdę, wy jesteście, jesteście kozakami, że że wy przez to przechodzicie, że wy wiecie, o czym mówić, bo ja bym sobie, jakbym sobie nie zapisał kilku, na, tak w punktach kilkunastu wątków, które chciałbym podjąć, no to bym się już już w którymś momencie bym się po prostu poddał. Biała flaga, bo nie, no nie masz o czym, no nie, nie wiadomo. No na szczęście to był, nie wiem, już chyba trzeci tydzień imprezy, więc można było mówić o tym, co było wcześniej, no nie, wiecie, no to, tam jakieś tak. tu, komentarze, coś. Ale... ale to ciężko tak wskoczyć, bo to trzeba się przyjrzeć na buty. jedno, tak. No ja, nie, bardzo, bardzo. nie, to ja, ja w ogóle nieświadomy tego zaakceptowałem ten. Y to zaproszenie do skomentowania Tezynk etapu tour de tak i już wiem po tym jednym etapie że już nigdy bym takiego zaproszenia nie przyjął nie nie to za trudne czyli jak jest propozycja to nie, nie podchodźcie nie do Tomka nie, nie. słuchajcie bo ja to bym jakoś mam bardzo dużo pytań o dzieciństwo ja też i bym chciał tutaj to rozpocząć jeśli nie macie ja mamy czasu no, no, no dobra Bądź, nie. Ja... no dawaj bo ty jesteś... tak jesteśmy Wa... dopiero przy dzieciństwie. Bo ty jesteś w Warszawie, z jakiej tak. No Jestem z, z Pragi południe, Gocław, urodzony w szpitalu na Szaserów, całe życie w okolicach ulicy Fundamentowej, a potem już od małego, w zasadzie od piątego roku życia, blok na Komorskiej, to jest osiedle Gocław przy trasie, osiedle o bardzo złej renomie. Po drugiej stronie ulicy Ostrobramskiej była, stoi Promenada. To jest ten taki, wiesz, takie, tak. takie centrum handlowe. Prowadzi przez ostrobramską taka kładka tak. z mojego osiedla do, do Promenady. Swego czasu pamiętam, pisał o tym Jacek Hugo Bader. Właśnie to od razu mi przyszło do głowy. No, pisał, pisał o tym, że ta kładka to jest najbardziej niebezpieczne miejsce w Warszawie, że tam kroją. Mnie się też zdarzyło, że na moim osiedlu chcieli mnie skroić, ale już wtedy nie mieszkałem, mieszkali tylko moi rodzice. Pracowałem już wtedy w Kanal Plus. Bo tam jest Łukowska. No to Łukowska, Zamieniecka, kolega, komorska. to mój są te ja Pracował, rozwoził pizzę, ale tam no. się nie wjeżdżał. Nie, to słuchajcie, <noise> bardzo fajne osiedle. O ile się, o ile było się, z niego, o ile się z niego. było z niego. No i też miałem kiedyś taką historię. Jest wieczór, idę i yy, stoi takich, wiesz, czterech. Czterech kolesi, którzy obciążają dres yy, równomiernie jednej i drugiej kieszeni spodni butelkami od piwa, i jak ja się zbliżam w kierunku klatki, to oni ruszają w moją stronę. Mówię, U, może dojść do jakiejś tutaj rozmowy, a idę do klatki moich rodziców, na której też ja się wychowałem. No i w pewnym momencie oni tak ruszyli w moją stronę nieśpiesznie, i ten czwarty nagle łapie tego pierwszego i zostaw. To nasz chłopak. No, nie, cześć panowie. Tam zbiliśmy piątki, ale... Tak. Mogło, być Mogło być różnie, gdyby się nie okazało, że nagle byłem widoczny w, świ w marnej świetle żarówki tej dochodzącej składki z z klatki schodowej, bo mogliby mnie na przykład nie zauważyć i się zorientować trochę za późno, że ja to ja. Także to jest takie osiedle, no, ale to z tego osiedla pochodzą bracia Żewłakowowie. Tak, tak. To z tego osiedla pochodzi inny były piłkarz legii Warszawa Tomasz Jarzębowski. To z tego osiedla pochodzi kilku komentatorów. Yy, na przykład ligi angielskiej Marcin Grzywacz, na przykład komentator skoków w TVP Sport Maciej Jabłoński, z którym notabene w podstawówce siedziałem w jednej ławce i wtedy się już jaraliśmy komentatorką i a byliśmy małymi małymi grzdylami. Także da się tam też wyjść na ludzi, no, z tego osiedla. Osiedle się, sportowców i komentatorów. Osiedle no, sportowców czego, i komentatorów. Czego więcej, dokładnie nie? tak, dokładnie. No, dokładnie. I ty tak. Zdążyłeś się załapać na jeden semestr liceum. Tak. I wyjazd do Francji. Tak. Dlaczego wyjechaliście? Moi rodzice dostali tam pracę. Wyjechaliśmy w marcu 1989 roku. Więc Czyli ja jeszcze była komuna. Jeszcze była komuna. To już były ostatnie miesiące komuny, więc dla mnie w ogóle pojechaliśmy tam polonezem. Dla mnie wjazd do wielkiego miasta, jakim był Paryż, bo zamieszkaliśmy w Paryżu, a tak się składa, że dojechaliśmy do Paryża, kiedy już był późny wieczór, naprawdę późny wieczór. Wydaje mi się, że gdzieś po godzinie 23. Tak. Jak się wjeżdża do Paryża od północnego wschodu, to, to on robi ogromne wrażenie. To prawda. Stary, ale teraz, jak się wjeżdża do Paryża od północnego wschodu, po pierwsze, bez GPS-a, bo GPS-ów nie było. Po drugie z komunistycznego kraju, nawet jeżeli jestem warszawiakiem, no to Warszawa w 89 naprawdę nie przypominała Warszawy z teraz, raczej była takim no, smutnym miastem, no nie, nie, nie za mocno rozświetlonym i nagle wjeżdżasz po godzinie 23 do Paryża i pamiętam, jak dziś to uczucie, które towarzyszyło mi wtedy, a już minęło no, bez mała 35 lat. Miałeś 16 wtedy. Nie wiem, ten, tak. No? I, I moja myśl była taka, rany boskie, ile tu jest samochodów, ile tu jest świateł, ile tu jest ludzi o tej 20, o 23. Ja robiłem za pilota mojemu ojcu, ręce mi drżały, bo tych ulic, ulic w tym Paryżu tak. tyle. Ja z tą mapą jakąś, wiesz, przerażony. To, było, to był wielki przeskok e, cywilizacyjno-kulturowo, w każdy sposób. Naprawdę nie skłamie, jeśli powiem, że e, były to tak silne emocje, że ja je do dzisiaj dokładnie pamiętam ten dzień, naprawdę, i nie, 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 nie ściemniam. E, i, I doskonale sobie przypominam te swoje w ogóle pierwsze dni we Francji, to jak mi było ciężko e, odnaleźć się w szkole. Bo ty nie mówiłeś po francusku, bonjour pewnie. No czyli, wiesz, no ja przez pół roku chodziłem, przez pierwszy semestr chodziłem do liceum, do klasy z rozszerzonej francuskim do liceum Mickiewicza no tak, a w Warszawie. Można w pół roku. się nauczy. W pół roku? Nic. No, no, więc właśnie to i, i, i właśnie z taką mniej więcej wiedzą fran o francuskim, z językiem francuskim wjechałem. Bonjour i tylko tyle. I teraz wchodzę do klasy, gdzie mam samych Francuzów i francuski. Mam 15-16 lat. Trudny wiek, naprawdę trudny wiek dla takiego młodego człowieka, który się trochę wstydzi tego, że nie mówi, nie bardzo wie jak się dogadać, nic nie rozumie. Nie wiem, czy się do mnie śmieją, czy się ze mnie śmieją, coś do mnie mówią, modlę się tylko o to, żeby pani mnie nie, o, co, o coś nie zapytała, bo ja nie znam francuskiego. Powiem wam, że yy, to była trauma, to była, to była wielka trauma, sądzę, że wtedy się nadawałem na poważną, do, do, do poważnego takiego wsparcia psychologicznego, którego nie miałem bo wtedy, nikt o tym nie mówił, ale ja to przeżywałem naprawdę, z, były to dla mnie potężne, i ciężkie emocje mi się to źle kojarzy, tamten czas. Tam, a brat to mi się, starszy? Prawda? A brat starszy z nami nie pojechał. Brat, poje brat, brat wyjechał do Stanów wcześniej, on, on z nami już nie wyjechał do Francji. Ja byłem tym niepełnoletni, on już był pełnoletni, robił co chciał. Więc ja dopiero po mniej więcej trzecim roku odważyłem się tak naprawdę otworzyć ustaw w klasie, bo do tej pory byłem takim cichutkim, naprawdę zamkniętym, tylko no, zacierany, nie mnie nie pytają. Były przedmioty, z których oczywiście szło mi lepiej. Bo matematyka w polskich szkołach stoi na, 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 na dużo wyższym poziomie, więc tutaj się czułem mocny, ale tam nie było potrzeby mówienia. Natomiast jak szedłem na język francuski, no to było ciężko. To było mi ciężko się odnaleźć w takiej, w takiej klasie. I pamiętam, po trzech latach była do napisania praca z, z lektury ojca Goriot. Ojciec Gorio to chyba, to chyba Balzak. Więc trzeba było najpierw tę lekturę przeczytać, oczywiście po francusku, no i potem, i potem była a jakaś praca. Czy za... że to nie była pani Bowary? Pani Bowary może. Możliwe, a może, może, bo to, to jest Balzaka, nie? Nie, pani, pani Bowary to Flaubert. Flaubert. To, Flaubert. Flaubert. to nie, to, to ojciec Goriot. no To, to Balza. No nieważne, widzisz 30, 60... nie pamiętam. Przepraszam. Wychodzi moja, nie, moja, moja kompletnie nie ten. Zaraz wyjdzie, że, że wszystko to sobie wymyśliłem. Usiadłem do napisania pracy. Zawsze była praca do napisania jakieś wypracowanie. Po tym wypracowaniu przyszła nauczycielka do klasy, zaczyna rozdawać pracę. Tam są oceny. Nie wiem, czy wiecie, we francuskich szkołach są oceny do, od 1 do 20. Od 0 do 20. 20 to jest ocena maksymalna, 0 no to jest total, klapa. Kanał 0. Kanał zero. Ja zazwyczaj dostawałem z zera albo bardzo niskie oceny, dlatego że ja robiłem, bardzo, popełniłem bardzo dużo błędów e, ortograficznych. Język francuski jest ciężki, naprawdę i w, w pisaniu, więc mi się zawsze zdarzyło. To gdzieś akcent źle postawić, w drugą stronę, albo nie postawić, to już był błąd. I tym razem też popełniłem e, sporo błędów, natomiast ta babka, pamiętam, jak gdzieś stanęła na środku klasy, rozdała tę pracę i zostawiła moją na końcu i powiedziała, a teraz najlepsza praca. Najlepsza praca najdojrzalej napisana, świetnie umotywowana i nie biorę, Tomek, pod uwagę tego, że ci się zdarzyło tutaj znowu popełnić tam błędy ortograficzno-gramatyczne, bo gdybym to zrobiła, no to musiałbym cię obniżyć ocenę, a nie chcę. I dostałem wtedy, pamiętam, 16 na 20, do dzisiaj mam gdzieś tę pracę, uwierzcie mi, że 16 na 20 to jest naprawdę bardzo wysoka ocena i to mnie odważyło, wszyscy tak się na mnie tak, w zasadzie on, <laughs> że, że Nagle się okazało, że mi coś kliknęło w głowie i zaczynam myśleć po francusku jestem już w stanie napisać tę pracę, wiesz, myśląc w języku dla mnie, dla mnie obcym, ale no co To to było, trochę... bo ja to, nie, wiesz, znalazłem gdzieś i to, no. wtedy była w tamtej wersji, to nie tak. było ojciec góry, tylko to było pani, pani Bovary. No a Jednak może to się okazało, że to nędznicy w ogóle, no. więc... Nie, 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 to jedno albo drugie, no. Muszę znaleźć pracę. No, muszę, wiem, nawet na, nawet, na wiem, naszy, gdzie nawet wiem, gdzie leży. Nawet wiem, gdzie leży ta praca, muszę, muszę zbadać. Na pewno 16 na 20. I to mnie odważyło. To był ten moment, kiedy ja kiedy był taki klik w głowie na zasadzie, dobra, czyli mogę. Czyli, czyli już umiem mogę zacząć się porozumiewać. Wiesz, dzisiaj mam dzisiaj jestem w zupełnie innej momencie życia. Dzisiaj tego francuz już nie mówię tak dobrze po francusku jak wtedy, to na pewno, bo, bo nie mam też okazji, żeby mówić w tym języku. Mnóstwo rzeczy zapomniałem, ale dziś. Jak zdarzy mi się rozmawiać w jednej czy w drugiej okazji, yy, przypadku po francusku, to w ogóle się nie przejmuję tym, że mogę popełnić błąd jakikolwiek. No Daje się zrozumieć? Daje. Rozumieją mnie? Rozumieją. Jakiś błąd popełnię? Popełnię. Trudno, trzeba mówić. Nie zastanawiają z której on dzielni Paryża. Czasem tak bywa, że mnie pytają, potem jak zaczynamy mówić trochę dłużej, to mówią, a nie, no jednak słychać, że tutaj mówię, oczywiście, że będzie słychać, brakuje mi słownictwa, no po prostu. Natomiast w ogóle się tym już nie przejmuję, ale, ale pewnie też trzeba było inaczej jednak mówić to z perspektywy 50-letniego faceta. A inaczej mówić to z perspektywy 17-letniego dzieciaka, który jest. No tak, I który ty, się czuje niepewny. I ty trochę taki sam, bo rozumiem, że rodzice, do, rodzice jaką pracę tam dostali. No i wiesz co? Mój ojciec pracował w biurze radcy handlowego, mama tak naprawdę pojechała razem z nim. No Aha. także. Potem oni wrócili do Polski, ja zostałem sam w tej, w tej Francji. No, czyli w ogóle sam, sam. sam. musiałeś sobie radzić. Tak, no to szkoła tam. życia. No paryska szkoła no, no, życia. Paryska, paryska szkoła życia i już wtedy mając, słuchaj. 17 lat zacząłem pracować. I pracuję nieprzerwanie do dziś yy, i zacząłem zarabiać na, na siebie. Tak naprawdę I, od i 17 roku życia jestem no. samowystarczalny. No najpierw pracowałem w konsulacie polskim w Paryżu. Byłem takim recepcjonistą, byłem On na ten, pierwszej. Ten, tak? Byłem wszystkim, byłem na pierwszej linii ognia, jak przychodzili Francuzi po wizy, jak przychodzili Polacy ze skradzionymi paszportami, jak przychodzili pobici albo tacy albo śmacy albo ktoś samochód ukradziony albo ktoś chce wrócić do Polski Czyli to, to byłem mega bardzo wiele no. rzeczy się w ambasadzie, e, tak? dowiedziałem w, w konsulacie w konsulacie ale też już miałem taki swój mały Taki swój mały, e, powiedzmy, biznes byłem, e, zgłosił się do mnie, słuchajcie. To był czas, to, to były lata, początek lat 90. Tak? i to był moment, kiedy oczywiście doszło do przemian ustrojowych w Polsce i bardzo wielu Polaków mieszkających we Francji chciało wracać wtedy do, e, do Polski, bo już czuli, że teraz mogą. I wtedy e, ja miałem taką, taką robotę. Zaproponował mi szef takiego francuskiego, powiedzmy, no sklepu e, z AGD i z telewizorami, że jeżeli ja będę przyprowadzał tutaj Polaków, to oni mogą sobie zrobić zakupy bez cła. Bo wtedy był jakiś taki: już nie pytajcie mnie, ale można było wtedy przewieźć ten cały sprzęt zakupiony i nie, i nie płacić cła. cła, bo na to mhm. pozwalały, pozwalały te przepisy. I ja od tego obrotu. Po prostu, że tym Polakom poleciłem ten sklep, że czasami im służyłem jako, e, jako tłumacz. tłumacz. No. no to ja sobie tam jakiś dostawałem, jakiś tam, wiesz, procent. To, dobra, to jakiś procent i mi się bardzo dobrze z tego żyło. No. Tylko, że takie życie to też trochę rozleniwia, bo e, ja płaciłem wtedy bardzo mało za wynajmowany pokój. Na tyle mało, że to wszystko, co zarabiałem w tej, u, tego, u tego faceta i w konsulacie, to mi wystarczało tak. I co, na przemiał tak. szło? I wszystko szło na przemiał, no, oczywiście nie bo to, tak, ani... bo to taki wiek, no, że musisz na przemiał. No, ale szło na głupoty na te, na szło, No, szło na głupoty, ale może trzeba było wtedy zrobić te głupoty, żeby, no. żeby zostać tam jeszcze, powiedzmy, półtora roku samemu i zdać sobie sprawę, że jak zaraz nie wrócę do Polski, to, to przepadnę. Ale, tak, Ale dlatego, że imprezo, imprezy, tak, używki, tak, tak? Dziewczyny i tak? Tak, no myślę, że groziło mi wszystko w równych proporcjach i sądzę, że że mogłoby się to skończyć, a to wiesz, dodatkowo zespół rokowy, bo to tam. Tego, tak, tak to zespół rokowy, to to, to to wokalista, to tu, to tego, sobie... to wiesz, Szekaj, to palisz okay. potem takiego, palisz jointa, tworzysz piosenkę, no. siedzimy, tu gitarzysta gra, palimy tego jointa, ja coś tam wyśpiewuję i to jest, wiesz, jak to, jak to w takim momencie siedzisz, jest godzina tam północ, kurde, ale śmi, zajebisty numer, stworzyli, Jezu, Jezuty, jutro, to nagrywamy to wszystko na magnetofon, oczywiście, o, ale to kapitalne, nie, to jutro. O, to, to dżemowanie jak nam wyszło, następnego dnia włączamy? Gdzie to jest? Co? No nie, tam nic nie ma, nie? jakieś w ogóle brzdenki to, to nam się tylko wydawało, że to było, czekaj, czekaj, że to było super. Te, te, yy... Bo, jak tu do nas przyszedłeś i wyszedłeś na dach, to powiedziałeś, mm. że te ach, te paryskie, dachy, mansardy. Tak. To właśnie te czasy. Tak, tak, tak? to były te czasy. No, jak się siedziało na dachu. Na, na zapisałeś dachom. nazwę, tak? Czego? Zespołu. Zespołu, Zespołu mam chyba. Ktoś... Long Hair of Violetta Villas. Legendary. Legendary to po pierwszym koncercie. Doszło, doszło, doszło <laughs> ten przedrostek. Trzeba było zmienić nazwę, ja już myśli. po jednym koncercie, wiesz. Bo to tylko tyle nam. Nazwę mieliśmy dobrą. Nic więcej z, z tego nazwę nie. Dobra. I ty byłeś wokalistą. Ja byłem wokalistą. Tak, ja byłem wokalistą. I, bardzo, tak. się, bardzo się inspirowałem Eddie Wederem z Pearl Jam. you Miałem kraciaste koszule, długie włosy i nawet y, niestety śpiewałem w podobnej manierze. Strasznie to było wtórne. Ale, ale też się nie myłeś, bo on taki. Nie... Y, nie pamiętam, Wysoki Sądzie. Możliwe, że czasem się nie umyłem, jak to prawdziwy każdy granżowiec w Glanach. No. Tak, trzeba było. No. Takie czasy oczywiście. Takie, takie czasy. Mm. Nie, no ale to w ogóle zazdrościmy ci tego, że zespół w Paryżu, wiesz, nieważne ile koncertów. No tak, no niewiele. Z jakąś tam grupy się nie, no. jedna Legend zdarzyła. Legendary, nie jest. Legendary, Legendary. Jest, prawda? Sami sobie to nadaliśmy, ale wiesz. Ale kto, no, kto mnie za tego rozliczy tak. i sprawdzi. Ale masz jakąś kasetę, choćby z jednym utworem? Mam kasetę wideo, mam oh, kasetę run. wideo z całym Video koncertem. Wręcz. Wstydzę się. Wstydzę się. Nie, nie. VHS, ten VHS gdzieś, wiesz, żebyś nie rozmagnetyzował. Yeah. Ty daj swoim Jest dzieciom. już przegrany, jest przegrany. Jest przegrany, okay. jest przegrany na, na, na coś, co też się może chyba szybko zniszczyć, czyli na płytę DVD. Bo to już parę lat temu przegrałem i dalej się wstydzę na do tego zajrzeć. To jednak jest, wiesz, no... Nie, nie obawiam się, że musiałbym się chować za, za kanapę. Ale poczekaj, poczekaj, bo ty jakby skruszejesz jeszcze bardziej, mm -hmm. dojrzejesz i wtedy może ta. będzie ten czas. I poza tym zastanawialiśmy się, czy kanał sportowy ma problemy. Wystarczy wyemitować to wszystko. I pójdzie Mówisz? Na, na bank. Ale to jest bankowo. dla mnie, to jest, to jest dla mnie to właśnie przysłowiowe pokazanie gołej dupy. A, wiesz? Właśnie Czyli to, I ta nic różę. Trochę tak. Jeszcze się musi. <laughs> jeszcze. Tak. Jeszcze musisz dojść. Jestem bardzo otwarty, ale aż tak to chyba nie. Aż tak to, no. po 60. Tak, może. Je, jeszcze, no jeszcze musisz dojść. Czekamy w każdym to, razie. Ja bym chciał ten wątek trochę za, paryski zakończyć takim pytaniem. A ja nie Kto... chciałbym zakończyć. Nie? A, nie, jest, nie? Nie, dobra, to ja chciałbym połączy, po, ja Połączyłem jak sobie dalej. dwa punkty. Aha, tutaj, to ja idę dalej. To które dzielnie twoje w Paryżu? Jak jedziesz dzisiaj do Paryża, to gdzie się czujesz u siebie? Ja się w ogóle w tym mieście nie czuję u siebie, wiecie, nie. ja tam trafiłem w takim momencie, ale zaraz wam szybciutko opowiem e, dlaczego. E, jedna część tej mojej traumy to już, to, to już wam się z niej e, tak. zwierzyłem. Drugi moment to był taki, kiedy moi rodzice już wyjechali, ja zrobiłem maturę i zdecydowałem się tam pójść na studia. I oczywiście, jak to chłopak, 18-, 19-letni, za bardzo nie miałem pojęcia, co ja bym chciał w życiu robić. I trafiłem na pierwszą uczelnię, która była najbliżej mojego miejsca zamieszkania. Dosłownie, to było kryterium wyboru. Aha. Żadne inne. Ja naprawdę nie wiedziałem, co chcę robić. I tym najbliższym wydziałem to było prawo na Sorbonie. I ja mniej więcej po dwóch tygodniach, kiedy dostałem tekst w starofrancuskim prawny, też wiedziałem, nie. To jest w ogóle to, nie, to... dlaczego francuskie prawo? To w ogóle, to, to w ogóle musiałbyś zostać w ale tym kraju stary. na stałe. Nie wiem, że no ogóle... to planowałeś. Nie, kompletnie mówię ci, że tak. chodziło tylko o to, żeby gdzieś się zaczepić. Sam nie wiem, bardziej mnie interesowała gra w, w Będzie. I natomiast te, te studia to były tak trochę dla rodziców. We Francji jest taka, słuchajcie, też metoda, że nie ma egzaminów na studia. Ja zostałem przyjęty do tej uczelni. Mhm. Jeszcze chyba było takie, już nie pamiętam, czy było takie okienko dla obcokrajowców, że łatwiej zostanie przyjęty. No Nieważne. Nie, nie w, w każdym razie. razie po niezaliczonym pierwszym roku studiów możesz dalej studiować na tej uczelni. Wtedy była, taka, taki, wtedy była taka zasada, nie wiem czy ona dzisiaj obowiązuje, że w trzy lata kalendarzowe musisz zaliczyć pierwsze dwa lata. Studiów. Okay. Innymi słowy, jak w pierwszym roku ci się noga powinien, to i tak możesz studiować dalej. Tylko, że już wiedziałem, że po dwóch tygodniach, że ja już tego nie chcę robić. I ściemniałem rodzicom, że ja studiuję, chociaż ja już wcale na tę uczelnię nie chodziłem. Ale takim punktem zwrotnym to nie był ten moment, kiedy trafiłem na zajęcia sprawa starofrancuskiego, kiedy naprawdę dobrze mówiłem po francusku, a ja tutaj z tego nic nie rozumiem. Co, co no to tak. jest, co tu jest napisane. Tylko moment, kiedy. Ktoś mnie zapytał z moich tam współtowarzyszynek i zajęciach Smokowski, Smokowski co to za nazwisko. Ja mówię, bo ja jestem Polakiem. I w tym momencie poczłem takie o, bo to była dzielnica, a propos teraz dzielnicy 15, dzielnica Paryża, jedna z takich powiedziałbym, lepszych dzielnic, gdzie bardzo wiele dzieciaków przyjeżdżało na własnymi samochodami albo własnymi skuterami, dopiero wtedy to zobaczyłem z szesnastki, najbogata młodzież, bananowa młodzież, bardzo rozpolitykowana, bardzo prawicowa no tak, młodzież. A, a ta mecana sama ma sędzia. Tak, na przykład. I ja dopiero potem się zorientowałem, że tutaj na tej uczelni nie ma ani jednego kolorowego, wiesz, nie ma ani jednego araba, ani jednej, ani jednego, ani jednej ciemnoskórej osoby. Wszyscy są biali, Potem patrzę, podchodzę do ściany, a tam e, zaproszenie do, do grupy kibiców Boulogne, e, Paris Saint-Germain. Bardzo prawicowa grupa kibicowska, i wtedy mi się tak te dopiero kropki poskładały. Aha, to takie Gdzie buty. To takie buty. To to nie, to tym bardziej ja tutaj już nie chcę być. To, to Gdzie tu Eddie Wader w takim. Nie, to nie. mnie to w ogóle nie interesuje. jeszcze. ja widzę, że oni zaczynają, że łapią dystans do mnie, bo ja jestem obcokrajowcem? To ja mówię. To spadać. To ja, to, ja to w ogóle tutaj nie chcę być. Przynajmniej to w ogóle nie dość, że mnie te studia za bardzo nie interesują, to jeszcze wy tak się macie zachowywać, to po co mi to? I tak się zakończyła. I dlatego mnie się Paryż źle kojarzy. Ja nie przepadam za Paryżem jako za miastem, bo ja mam same, same jakieś takie wspomnienia, które się wiążą e, z tym, że trzeba było mieć twardą dupę, e, żeby to żeby to przeżyć. się czułeś odrzucony. Trochę tak. No. Outsider. Ale trochę taki outsider. Patrzę na swoje zdjęcia z tamtego, z tamtego, bo mi zostało kilka zdjęć tej mojej klasy francuskiej, no i ja faktycznie wyglądam biednie. No bo ja mam na sobie turecki sweterek, tylko popularne wtedy były. Tak. E, wiesz, oczywiście, to moda lat 90., to i tak trzeba brać na tą poprawkę. To wszyscy wyglądali trochę oldschoolowo, ci Francuzi też, ale jednak widać, no, że jestem trochę. E, Mówię jak jest, no po prostu tak, tak było. No, nie, 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 no, po prostu no, 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 nie, 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 nie mogłem sobie pozwolić na to, na co chciałbym sobie nie, pozwolić. To, to my rozumiemy, że tam się nie, nie przelewało, ale jednak no, nad, na przykład nad nami, jak wróciłeś, to miałeś już tę przewagę. Nie, 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 nie wiem, tylko nie języka, dlaczego. ale życia tam na zachodzie, to wtedy było nie. Młodszym się trudno nawet to mm -hmm. moim percepować, zrozumieć, że ja, jakie to były przepaści. Ale ten powrót nie, nie musiał być chyba przyjemny, bo to jednak z Zachodu wróciłaś już do tej Polski niekomunistycznej, nie, ale, ale był... to nadal nie był Zachód no i to tak, długo. No nie, coś te byłem bardzo szczęśliwy tak? z tego był powodu. Super. Tak już byłem zadowolony, że jednak i że u siebie. się i że że u siebie jednak ja nawet będąc tam we Francji, ja uwielbiałem tutaj przyjeżdżać do Polski na wszelkie możliwe okazje. Ja, się, ja do dzisiaj mam lepszy kontakt, nie jakiś nadzwyczajny, ale mam kontakt z moimi, słuchaj, dwoma kumplami z liceum pół roku niż z ludźmi stamtąd. Naprawdę. To było, ja, ja byłem z nimi cały czas. Moja klasa licealna, to jest tego Mickiewicza. Byłem z nimi w kontakcie przez całe cztery lata tej nauki, byliśmy sobie cały czas bardzo, bardzo, bardzo bliscy, mimo tego, że ja z nimi byłem pół roku, oni mnie nadal traktowali jak, Swoje. jak swojego, a ja, a ja tęskniłem za tymi czasami, Ciekawe. także nie, no to, to muszę ci powiedzieć, że to była dla mnie coś, jak, ja, jak dzisiaj to wspominam, może się, może gdzieś to mi się zaciera w głowie, ale to raczej, były, raczej było dobre uczucie, że już stamtąd wracam do Czyli wszystko wszystkim Polski. się tam kojarzyło. Tak, Inna tak. Grobu? I do dzisiaj mi się... Wróciłeś na, na swoje tak, osiedle? Tak, no wróciłem najpierw na swoje osiedle, potem jakieś tam pierwsze mieszkanko, ale też na tym samym, w tych samych okolicznościach, blisko, blisko bazaru Szembeka, bo to taki tak. mój lokalny, lokalny bazarek. No i zostałem tam do dzisiaj, bo, bo dzisiaj mieszkam, wyprowadziłem się po prostu trochę dalej za miasto, ale to jest Wawer, to jestem ciągle z tej, z tej dzielnicy, z tamtej strony Wisły. Lubię te tereny, lubię tam Z tamtej lubię strony tamte... Wisły, tam mało, jest chyba jedno boisko do padla. E, mylisz się. Przywale. Są przynajmniej dwa. Jest przy Wale tak. Na tyłach słynnej dyskoteki Explosion, tak znanej tu i ówdzie. I jest drugi kord. Już, już w wesołej, w wesołej, to jest taka prywatna posesja takiego pana, ale który bardzo chętnie wynajmuje. Także gdyby no, ktoś no miał ochotę pograć. Research. No, oh, research, żebyś no, powiedział, nie Bo no, to jest powiedzieć. taki research pod, pod tytułem, żeby było blisko. Szok, hit, nie, no, szacun. Szykujemy sz, sz, się, tylko jeszcze potrzebujemy dwóch, bo nie, jak, nie możemy być w tej samej kwariach. Panowie, to się, to, się, to się ogarnie, to akurat z tym nie ma problemu. Ale chcę ci powiedzieć, że na, właśnie, a propos tego, bo na, na ciekawą rzecz mnie naprowadziłeś, kiedy mówisz, że. E, dzisiejszej młodzieży bardzo jest trudno zrozumieć nasze uczucia, nas młodych wtedy, tego przeskoku też cywilizacyjnego i kulturowego i politycznego, tej wielkiej zmiany, jaka nastąpiła na przełomie lat 80. i 90. Dzisiaj moi synowie, którzy mają 23 i 21 lat, no są obywatelami świata. Nie ma, nie ma dla nich w ogóle żadnych absolutnie przeszkód od Począwszy od tego, że kiedy zdarzyło im się pojechać z nami, chcieli bardzo, chcieli bardzo, to było rzeczywiście takie ich marzenie, pojechać na, do Nowego Jorku, zobaczyć jak wygląda Manhattan, stanęli na tym Manhattanie, zobaczyli te, wiesz, te drapacze chmur, powiedzieli: Nie, no fajnie, ale to tylko tyle, wiesz, to, to nie była taka reakcja, akcja, no i, i co teraz? Nie, po prostu, wiesz, no dobra, no to to tu, to tu, no, no fajnie jest, ale. To, Nijak nie odpowiada to mojej reakcji na ten, na ten Paryż w tym To Ty był jakbyś na Księżyc po prostu. Ja wylądowałem na Księżycu, miałem spocone dłonie. Prawda? Ale wiecie, oni też, nie. To oni też wynika nie, nie. z tego, że, że nasze dzieci też widzą takie rzeczy w telewizji, na YouTubie, na komórkach, nie? a my w latach ale 80. Też mają te bieżące, no mają, ale nie Nie mają, nie no no mają, wieżowce, ale my no, nic nie widzieliśmy. Jestem, nic. no akurat wiesz, no, no, no moi, no moi synowie urodzili się w Warszawie, więc no, no w, w mieście, które dokonało takiego cywilizacyjnego rozwoju w ostatnich kilkudziesięciu latach, nie wiem, włącznie z tym, że, że mieliśmy euro, więc już tam naprawdę trochę też się pobudowało tego, tej całej infrastruktury drogowej, ale same miasta no tak się zmieniły, że dzisiaj, no my dzisiaj naprawdę nie możemy, nie, nie mamy prawa mieć jakichkolwiek kompleksów wobec Zachodu. Co, powiem więcej, wydaje mi się, że, że dzisiaj nasza a nasi młodzi ludzie są, mają lepszy start w życie niż, niż wielu ich rówieśników z, Paryżu. z Paryża, chociażby, mm -hmm. bo są le, lepiej wyedukowani, po prostu więcej wiedzą, więcej rozumieją, interesują się większą liczbą rzeczy. Oczywiście to jest generalizowanie bardzo duże, ale, ale no ja akurat spotykam takie, takie młode osoby na swojej drodze, jestem czasem oczarowany, co oni potrafią i ile. Ile z życia rozumieją, co chcieliby osiągnąć, i, i jak do tego dążą, jak bardzo o tym potrafią myśleć. Ja bym takich rzeczy nawet nie wpadł. No, ja Wam coś powiem. Mój młodszy syn jest grafikiem. E, takim trochę grafikiem, powiedziałbym, e, self-made man, ale dzisiaj, ale, ale potem poszedł na uczelnię. On dzisiaj e, pisze, nie wiem, na Instagramie, na mailu, nie wiem, no, gdzieś jakoś tam się udaje mu się skontaktować z raperami ze Stanów Zjednoczonych, których słucha, lubi, nie pytajcie mnie, bo to w ogóle nie moje ten, nie moje klimaty puszczą mi, ale nie, nie znam, ale znani raperzy, bo rzeczywiście kiedy tak patrzę sobie na, tam na, na Spotify, to faktycznie już tam słuchani tak. i on do nich pisze i nie mija tydzień czy dwa tygodnie, a on tworzy okładki. Dla ich płyt, tak, dla ich, na, ich, na ich single, no bo tam się powymieniali materiałami, o, to jest fajne, to jest fajne, robią sobie jakieś online online'owe spotkania, wideo, kurde, no w życiu by mi taka rzecz do głowy nawet nie przyszła, żeby mocno napisać do swoich idoli, oni się jeszcze odpowiedzą, oni się jakieś tam... Czy napisać mogłeś? No. Czy napisać mogłem, to tak, wiesz, tak dwa razy Przysznici w parabet. mi folder. Tak, dwa razy wpisało pa... się, a co do tych wszystkich firm albo do klubów piłkarskich, te, te takie listy, adresy. Było? To było cudowne, ja. to było cudowne. I do te dzisiaj błędy. Mam, do dzisiaj mam e, takie, te, te autogram kartę, bo to się tak nazywało piłkarzy klubu VFL Osnabrück pamiętam to. O. Wtedy była druga liga niemiecka, gdzie znalazłem kilku piłkarzy VFL Osnabrück. oni tacy... Lata już wąs, tak. krótko z przodu, długie z tyłu, tacy czechosłowaccy hokejści, no. autogram, kartę, piłkarze VL, VFL Osnabrik. No. Nigdy, bym, nigdy bym na to nie wpadł, że mogę to jeszcze gdzieś mieć, ale mam, ale mam. To ja mam katalog Rozentala. A, I też go trzeba. Podobnego źródła. I też go tam jest no. chyba i, no. i naklejki. Nie? Najważniejsze były naklejki. Że, ja nie pisałem o dziwo. Ja, ja pisałem, pisałem. Ale słuchajcie, ja, w ogóle... ja mam takie pytanie. Czy jak ty tam chodziłeś do liceum w Paryżu, mhm. to czy zabrali was kiedyś do komedii francuskiej, żeby no. pokazać przedstawienie? Właśnie nie. to chciałem. Nie. Nie. Chciałem podjąć ten wątek. Nie. Innymi słowy, czy spotkałeś Andrzeja Seweryna w Paryżu? Nie, ale spotkałem na przykład Andrzeja Seweryna. Chyba mi się nie udało. Spotkałem Stanisława Sojkę. Spotkałem Świętej Pamięci Grzegorza Ciechowskiego wtedy, bo grał koncert. Wtedy grała pani Wanda Warska z Andrzejem Kurylewiczem. No właśnie, mhm. właśnie Stanisław Sojka. To znaczy tak, Andrzej Seweryn wydaje. Mogło się zdarzyć, że się gdzieś minęliśmy. To znaczy, oczywiście, pan Andrzej Seweryny nigdy by nie, nie to tak, tego faktu. Trochę tak jak z tym pazurą. Dlaczego nie mogłeś powiedzieć tak? Janusz, dlaczego nie powiedziałeś, że to jesteś ty, prawda? Wtedy, jak po ten autograf podszedł mały pazura do, do Gajosa. Natomiast on nie jest świadomy tego faktu, ale co gorsza, ja też nie jestem świadomy tego faktu, bo to już tyle lat minęło, że mogło mi się zacząć, ale ja często bywałem, tam jest Instytut Kulturalny tak. w Paryżu. Andrzej też często tam bywał. Tak, tak. także się tam na 100% gdzieś tam się skrzyżowaliśmy. Pamiętam, że tam się jeździło, żeby oglądać polskie filmy z kaset wideo fatalnej jakości te kasety wideo, to wszystko było pamiętam, jak dziś pamiętam, że ten ekran był cały ciemny. Tam obejrzałem King Size, pamiętam pierwszy raz. na tym ciemnym, e, ekranie, na tym ciemnym ekranie nic tam widać nie było, z trudem, ale na tych z tych kaset Ciekawe. wideo się oglądało te, te te filmy. No King Size i tam. Katarzyna Figura, to można było sobie no wtedy ba... wiele domyśleć. Zupełnie do... Nawet... przypadkiem akurat te sceny były takie wytarta ta taśma, wiesz, I A i wtedy 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 często była oglądana. ten oglądała. ekran się rozjaśniał. No raz, raz, od razu się robiła, atmosfera robiła się gęsta. Katarzynę Figurę też tam wtedy spotkałem, bo o, też proszę. była któregoś razu, tak, 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 była, proszę. gościła w, w Instytucie w Paryżu, kilka proszę. osób. Kilka osób wtedy spotkałem. A z tego hmm. czasu, został ci jakiś przyjaciel z tego Paryża? Nie. Nie, nie, nie. zupełnie jakoś tam się rozeszły, rozeszły więzy. E, miałem kiedyś takiego, co ciekawe, miałem kumpla, w, to, to, tylko w charakterze ciekawostki Wam powiem. Jeden z tych. E, ja chodziłem do dwóch szkół. Ja chodziłem i do, francuskiego, do francuskiej szkoły, i do polskiej szkoły w Paryżu, która miała swoje zajęcia dwa razy w tygodniu. Natomiast w tej francuskiej szkole miałem dwóch kumpli, jeden został, jeden był takim naprawdę wielki chłop, łapę miał jak bochen, siedziałem z nim w ławce mm -hmm. i ten chłopak został, mm, w pewnym momencie grał w reprezentacji Francji juniorów w rugby, ale już się nie przebił na ten najwyższy poziom, a drugi chłopak e, nazywał się, do dziś pamiętam, Rami Mustakim, Pochodził z Egiptu, jak dzisiaj byście go sobie zgooglowali, to on przez moment, przez moment był cholernie znaną postacią we Francji, ponieważ on grał na klawiszach i został, był, czy dziś jest, producentem muzycznym, DJ-em radiowym, ale wtedy miał taki moment, że wydał jedną piosenkę i ta piosenka stała się wielkim hitem we Francji, ale takim naprawdę takim hitem. Głupia ta piosenka, szczerze mówiąc, ale to tak to bywa z wielkimi hitami. No wiesz? tak, tak. Rami mus takim już nie pamiętam jakim, bo on miał oczywiście DJ coś tam, no nie? to się tak, tak nazywał. Ale, 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 to, ale to, nie, nie, to, nie, nie, nie to, mamy To kontaktu. do słuchaczy i widzów, bo ktoś no. go na pewno znajdzie. No ktoś go tam sobie wiesz, zgoogluje. Ta, I w komentarzach. E, piosenka Poproszę się nazywała chyba piosenka. Do You Want Me. A to takie było, tak, do you want me, Ooh, do you want me baby, do you want me. Ooh. i to takie to głupie w ogóle to było. Aż dziwne, że we Francji piosenka z angielskim tekstem tak, no, dobra, Była Rami tak, ale Rami. No bo może wiesz, Egipcjanin z pochodzenia, więc może to jakieś takie było. E... Ciekawe. Może dlatego po angielsku. Ale tak właśnie kończąc trochę wątek Andrzeja Severina. Czy do you love me? To było do, do you, you love, love me? me. To A. było nawet bardziej, bo to takie do, you want me? do Może you to był cover Beatlesów <laughs> po prostu. <laughs> może nie wiem. <laughs> no nie szukajcie, nie warto chyba. Na, naprawdę nie warto. Nie, to nie jest pewno, takie, Nie jest to znajdziemy. piosenka, nie, na nie na jest to piosenka ktoś, wszechczasów, ktoś na pewno znajdzie. <laughs> ale kończąc wątek Andrzeja Seweryna, którego mm. oczywiście pozdrawiamy, Jak bo teraz pracujemy nad aktualizacją naszej książki z nim, on nam mm -hmm. opowiadał o tym, że no świetnie mówił po francusku. Tak. Grał oczywiście po francusku, było super, ale. Po spektaklach na przykład, kiedy wszyscy siadali przy stole, okazywało się, że technicznie sam francuski to trochę za mało, mhm. bo całe towarzystwo rozmawiało, a to co tam się robiło, jak mieli 15 lat, a co jak 20, a co mhm. czytali, jak mieli 17. I on się okazało, jest człowiekiem jednak z Polski, że on nie ma w ogóle żadnych korzeni, nie wie o mhm. czym oni rozmawiają, mhm. co czytali, co oglądali, na czym, czym się wychowywali, czego słuchali. Mhm. Andrzej Seweren wychowywał się na czymś innym. Kompletnie. Ty miałeś też taki problem towarzyski, że w pewnym momencie nie miałeś o czym gadać, bo oni byli stamtąd, a ty byłeś stąd. To... 100%. VFL Osnabrick. 100%. Tak, no przecież nie opowiem im o autogram kartek VFL Osnabrick, no. bo, bo nie wiedzieli bo o co chodzi. Nie, 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 to, 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 to na pewno. To na pewno klucz byliśmy. Kulturowy, zupę, klucz kulturowy odgrywał tutaj wielką rolę. Rzeczywiście nie mieliśmy wiele wspólnych tematów. Poza takimi, wiesz, codziennymi, tam szkolnymi, ale to umówmy się, to, to, to są takie, to, to bla Wystarczy bla. To, język. Bla bla, to nic nie. Nic. Nie, no wiesz, Andrzej Seweren był jednak trochę starszym człowiekiem. rozmawiał z dorosłymi ludźmi o trochę innych tematach niż ja, młody, chłopacz. Tak ale, ale jednak okazuje się, tak, że to się przekłada. Tak? Mm, że czym skorupka, że to jest? Wiesz, ich nie interesowała na przykład Polska zupełnie. To, to nie był temat, który kogokolwiek by zainteresował. Interesowało ich co innego, natomiast. I tutaj mogłem się, tutaj mogłem się ciut wykazać, i to widziałem, że im... To taka propos tego, co wam mówiłem, że mm -hmm. człowiek nie powinien być łasy na te komplementy, tam kilkadziesiąt minut temu. No to wtedy jak jesteś młody, to jednak jesteś łasy na te komplementy, bo chcesz przynależeć, bo chcesz przynależeć do jakiejś, do jakiejś społeczności. I tutaj ja też mi bardzo zależało, żeby przynależeć, bo no się tak. źle czułem samemu jako taki outsider. I ich interesował temat Związku Radzieckiego. To był moment, kiedy. Mm, w końcówkach lat 80., lat, w końcówka początku lat 90. Francuzi byli, mieli, no, absolutnie byli zafascynowani. Gorbaczow, Pierestrojka. to był ten czas. I e, nieprawdopodobną furorę robiły, miałem tego żelastwa kupę przywoziłem z Polski takie znaczki, takie, takie one takie, takie miedziane, byle jakie. Z, wiesz, z gwiazdą radziecką, tam SSSR, Lenin. Jejku, to dla nich było. Słuchaj, to była dobra waluta. Ja to wtedy okay. wiesz, ja to Żeniłaś... przehandlowa bywałem, a jak? To, to, to my... I oni byli tymi rzeczywiście byli bardzo zainteresowani. Mówiłem wtedy bardzo dobrze po rosyjsku, bo, bo ja jeszcze jestem to pokolenie, które naprawdę. No całą podstawówkę miał język rosyjski. Nas też męczyli, tak. Tak, ale ja tak, tak nawiasem mówiąc, ja żałuję, że ja tego, francuski, że tego rosyjskiego sobie, okej, okay, dzisiaj wiadomo, natomiast jest to jakiś jednak język ale obcy. Nie ma, mać. oczywiście warto znać, warto pamiętać. Ja ten język rosyjski wtedy mówiłem w nim bardzo, bardzo dobrze. Dzisiaj nie pamiętam już nic. I język rosyjski był, pamiętam, drugim językiem w klasie. To do tego stopnia Francuzi mieli Mieli fioła na punkcie Rosjan, że był język francuski, nie było angielskiego, był rosyjski. No i wiesz, ja mówiłem po rosyjsku lepiej niż moja pani, która nas nauczała tego rosyjskiego, więc już dla niej byłem w ogóle guru, bo mogłem się wykazać i dla tych moich współtowarzyszy też byłem, bo oni faktycznie wyrażali swoją jakąś taką wielką fascynację tym, tym Związkiem Radzieckim, tą Rosją. Ja myślę, że to w ogóle, to, to się często, we, we Francji są te takie, tak. te, te, te proro, może nie dziś, ale te prorosyjskie jakieś tam fascynacje jest. były bardzo duże, bardzo, ba, bardzo wielkie, więc no to był ten temat, na którym ja gdzieś Mogłybyś. tam mogłem zaimponować, mogłem coś opowiedzieć I, i, i tak, to ich interesowało. Polska ich nie interesowała, byliśmy jakimś takim krajem. Wiecie, że, ta, że w ogóle nauka no, no, kiedy się uczysz historii i e, kiedy dochodzisz do II wojny światowej, to w ogóle linia Marzinota i cała, całe zachowanie e, rządu francuskiego e, i brytyjskiego we wrześniu 1939 roku, w ogóle nie ma tego tematu. Nie ma to. No kompletnie. To w ogóle oni się tego nie uczą na historii. Nie przynajmniej wtedy. Nie wiem, nie wiem, jak jest dzisiaj, ale sądzę, że też. nie. W ogóle jest, być może jak idziesz na historię, potem na studiach, na to studia, tak, ale... ale w takim, na rozszerzeniach. Ale w takim, taka, taka podstawowa wiedza, nauka w ogóle tego nie obejmuje. Dla Francuzi po prostu byli, Blitzkrieg, dobra, wjechali Niemcy, no ale potem e, oczywiście kościoła, państwo wisi jest, e, no oczywiście tak, takie, no że byli, ale to, to jest jako taka <laughs> tylko przeciwaga dla tych dzielnych, francuskich partyzantów, którzy tak. tam się... Tam się bili na, na północ, Także no, każdy ma swoją wersję historii. Czyli tym bardziej byłeś wyobcowany. A hmm. ty próbowałeś dalej swojej wielkiej kariery rock and rollowej tutaj po powrocie? No nie, i bardzo żałuję. Rzuciłeś Wiesz, to, jest, to? to jest, Rzuciłem to, rzuciłem ten fach. Jeżeli miałbym powiedzieć, że czegoś w życiu, o czym marzyłem, nie spróbowałem jeszcze, to właśnie tego. A ty z kim tam grałeś w ogóle w tym zespole? No. Było tam dwóch polaków, był na pewno jeden chłopak e, Francuz. E, Może trzeba reanimować. I e, re, wiesz co? Wydaje mi się, że gitarzysta naszego będu niestety źle skończył, mhm. już nie żyje. E, no się tak rozeszło trochę. No nie, nie macie nie będziemy, kontaktu. W ogóle. Nie mamy, nie mamy, nie mamy niestety kontaktu. To też nam się wszystko gdzieś y, przez lata pourywało. No stary. Minęło ponad 30 lat. No to... Czekaj, a ty masz kontakt z, z tymi z hmm. kumplami z zespołu? Z jednym, tak, tak. No. Nawet umawiamy się na ale, ale od, od 10, 10 lat. lat, no brawo. No, zawsze to przyjemne no, jest, no, nie? Że... że się można... No, tak, no to, to musimy się spotkać, okej, okej, dobra. Cześć stary, musimy się spotkać. To jest to słynne, musimy się spotkać. No, tak do, do spotkanego na Albo ulicy. Albo musimy kumpla. się dzwonić, żeby się spotkać. Tak. Natomiast nie wiem, czy mi się jeszcze nie zdarzy, bo bardzo mi się to... Ja uwielbiam muzykę. Jestem w niej cały zatopiony mocno. Bardzo mnie to zawsze kręciło. Dzisiaj jestem już za stary na to, żeby robić pewne Rzeczy. Natomiast mam mój przyjaciel e, Tomik Grewiński, szef e, kajaksu. E, raz na jakiś czas mówi do mnie tak. Bo on do mnie mówi: Tomcio, Tomcio. A może to byś sobie jednak nagrał jakąś piosenkę albo jakąś płytę? weź sobie, wymyśl, ja ci dam. Smola, Andrzeja Smolika, usiądziecie sobie w studio i sobie coś tam nagracie, produkujecie, mówię, nie, no, Tomik, weź, no, daj spokój, no przecież gdzie to już, będę, będę Andrzejowi dupę zawracał, no przecież to jeszcze nie ma co robić, tylko nagrywać z jakimś, wiesz, z jakimś podstarzałym. Nie wiadomo, nie, 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 ale to było fajne, ty, ty lubisz, ty umiesz, ty się znasz, ty, ty masz ucho dobre, to na pewno byście coś fajnego stworzyli, spróbuj, spróbuj, a, my, a wydasz mi to potem? No zobaczę, 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 no nie? jak wydasz to nagram. No. Ale już, no Nie, już taki... ale czekaj, no to są poważne propozycje, może coś z tego będzie. No, no tak, no. ale on to tak raczej, ja wiem, że propozycja Tomika jest w charakterze zrób sobie prezent dla siebie samego, żeby w domu posłuchać. Nie idzie za tym raczej propozycja, żeby okay. ze mnie zrobić wiesz, gwiazdę roka na, na koniec. Nie. nie. Ale... Słuchaj, to ja mam dla ciebie propozycję. Jak on ci zaproponuję po raz kolejny. Mm -hmm. Żebyś że nagrał kominierze. utwór. Nie, mm -hmm. to powiedz, żeby to. Ja to zrobię, jak ty na przykład nagrasz płytę za Himsą. O. O, I wtedy zobaczymy, jaka będzie rozmowa. Tomik były no perkusista Himsy. Czasem lubimy sobie odwinąć. So, zostało kilka teledysków e, na YouTubie. Ja tam. Bo on jeszcze potem hołku grał tak. przecież. E, ja lubię te momenty i to chyba w hołku wydaje mi się w teledysku słynnej piosenki Transmission into Your Heart chyba największego przyboju e, grupy Hulk Tomik pojawia się na początku w takim dużym e, zwolnieniu na slomo. A tak, bo tam był. No tak, tak. To wszystko. Bo tam jest to bo... ta perkusja i jest takie slomo. On wtedy ma na głowie takiego zafarbowane na białe, na białe pióra stojące. I ja lubię sobie to odwijać. Mój Tomik, ale ty to wtedy to tak przeżywałeś. Widziałeś on taki, wiesz, te pałeczki. No I za jeszcze slomo Uderzyć. Ja mówię, ale żyjesz, tym żyjesz. <laughs> on to ogląda i się śmieje. Jesteś? <laughs> przestań, zostaw mnie, zostaw mnie. <laughs> to ale jest śmieszne, to, ci, to jest to ci śmieszne. Nie no. wiedziałem, że potrafisz go tak podrabiać no. trochę. No, to. <laughs> Bo my, naprawdę o tym, człowiek, my naprawdę to oglądaliśmy no, też. Te, te, te A Himsa była jednym z pierwszych takich Wege zespołów, no. takich zielonych. A Himsa do dzisiaj tak. jest Wege. No, tak, Tomic. Tomic. Czekajcie, no. Ale jak jesteśmy przy muzyce i teledyskach, to ja mam akurat idealne pytanie. Dlaczego ty nie zdejmujesz zegarka do snu? No, wie, zaczynasz o Kortezie teraz. No jest, tak. Ale bo ja. Z... A ty zdejmujesz zegarek do snu? Tak. A ty zdejmujesz zegarek do snu? Ja nie noszę zegarka, ale no. on by nie mógł, bo to tak jak z obrączką, wiesz, że to już jest po sprawie, no nie, to już jest po tylu nie, latach, nie, ci nie zejdzie. Nie, no nie, nie zdejmuję zegarka do snu, bo nie zdejmuję zegarka do snu. Po prostu śpię w zegarku, bo często się budzę w nocy i wtedy sprawdzam, która jest godzina naprawdę. Okay. I, I nie ja możesz wiem, że zasnąć wtedy. Zdarza się, niestety no zdarza się. I wtedy jest, tak, tak, no bywa tak, że mi ktoś, znaczy jest oczywiście. Teledysk Corteza, w którym, w którym wystąpiłem razem z moją żoną. W naszym własnym łóżku leżeliśmy. Cały śpię, teledysk nie? jest i śpimy. I cały teledysk polega na tym, taki że my śpimy. Jako John Lennon, wiesz jest... Trochę tak, o. trochę tak. Wymyślił to, wymyślił to Józek, yy, czyli szef yy, jazz Boy z kolei. Józek, a to było śmieszne, mogę wam powiedzieć to. No to dawaj. Józek, Józek do mnie dzwoni, bo też się znamy z Józkiem. Juzek jest taki. Yy, Paweł Jóźwicki, Juzek, Józiu, pozdrawiam cię. Mój sąsiad obecnie z Wawra. Też się mamy spotkać od jakiegoś czasu. Nie, 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 nie. Na, e, musimy się spotkać, posiedzieć, pogadać. No dobra, dobra. No, no to tak. E, <laughs> I Józek do mnie dzwoni któregoś razu. Ty, słuchaj, bo tutaj mamy taki, taki mam pomysł. Z moją tutaj dziewczyną, ona realizuje z do piosenki Corteza Wiesz, i pomysł jest taki, że chodzi o to, że dwoje starszych ludzi taką, żywi do siebie taką, takie, takie uczucia i oni śpią i, i, i wiesz, i tutaj... Czekaj, 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 czekaj. Co ty powiedziałeś tam na początku? Jacy starsi ludzie? Nie, nie przepraszam, wiesz, tacy dojrzali, wiekowo, którzy się kochają, wiesz, to, to pomyślałem od razu o tobie. No i rzeczywiście wystąpiliśmy w tym teledysku, e, no, wielkie oscarowe role, no ale fajnie, tak zostało. No i rzeczywiście tam, tam bo jesteśmy w, do, no ja jestem rozebrany do połowy, do połowy ciała, przykryty kołdrą i mam rzeczywiście tylko zegarek na na nadgarstku, na nadgarstku i ktoś zwrócił uwagę, że to głupie, że się śpi w zegarku. A nie, że... nieku, ja tylko pytam, dlaczego? dlaczego? No, bo. No, nie wiem, bo tak. Tak mam. A, a obrączek też nie zajmuje do snu. No, mówię właśnie. No. no, no Jeszcze. To, okay. to, jakby to nie ma nic z tym nic drożnego. No, no po tak. Nie Zegarka zdziwiło. nie, No, tak. No, to nie wiem. No, ten typ tak ma. No, niektórzy lubią suszy, niektórzy bigos, jak już ustaliliśmy. Tak. A może to, chodzi o to, że to jest taki zegarek, który mierzy wszystko. A ten, i... tak, no ten tak, akurat. Ten tak, ale to nie. To ja. Yy... Okej, okay, rozumiem, dobrze, tuszę, miałem taki moment, że monitorowałem wszystko, co było objawem jakiejś tam jakiegoś tam skrętu, zbyt dużego w kierunku. Chcę wiedzieć wszystko o swoim, o swoim ciele. Muszę być taki fit i muszę być taki zdrowy i nawet chcę wiedzieć, czy spałem dobrze, czy spałem niedobrze. No dobrze, Dzisiaj ale, już tego nie mam. Ale może to było związane z tym, bo ty tam miałeś poważne problemy zdrowotne. A prawda? nie, no ale to nie, nie było, było związane. Nie, 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 nie. nie. Tam ten okay. zegarek to był akurat taki po prostu zwyczajny e, zegarek, e, który zresztą dostałem na 40 urodziny w prezencie i po prostu bardzo, bardzo go lubię. Taki bardzo drogi mojemu sercu zegarek, który mam nadzieję, zostawić kiedyś. Sam takiego nie dostałem, ale moim marzeniem jest, zresztą moi synowie o tym wiedzą, że jeden z nich dostanie, mój pierworodny, dostanie ten zegarek po prostu po tacie na koniec, w spadku. Także to, jest to od razu mi się przypominają sceny z Tarantino. A co tam było? I Christopher Walken. Mhm. I, Nie. Mhm. I? To, co? To, to, to ci wyślemy. Okej, okay, dobra. Ci, którzy teraz wiedzą, będą mieli I zabawę, dookoła. a, okay, a my tobie później wyślemy Dobrze? tą scenkę. Dobrze? Dobrze? Dobrze. A ty zawsze byłeś kompulsywnym takim sportowcem od dziecka? Czy ta mhm. kompulsywność w, jakoś ci się włączyła już w dorosłości? I jakim hmm. byłeś piłkarzem? O. Kiepskim bardzo dużo biegającym, ambitnym, ale, ale kiepskim nie do, nie do kariery, natomiast tak, no, jestem kompulsywnie sportu uprawiam od zawsze, od zawsze tak, ale bo w tym słowie kompulsywny jest, on ma, on ma, ono ma wydaje mi się bardzo pejoratywne znaczenie i dobrze, bo ja jestem rzeczywiście kompulsywnym uprawiaczem sportu, nie potrafię nie potrafię się od niego od, Znaczy to jest nałogowe, mhm. jak każdy nałóg jest zły. Ja niestety doszedłem do takiego momentu w, no, w swoim Ale nie życiu. leczysz się z tego za bardzo. No, nie no. bardzo potrafię, wiesz. No nie bardzo potrafię. Z wielu nałogów się już wyleczyłem z wielu, a z tego nie umiem. No poczekaj, no bo wtedy, jakbyś się wyleczył z tego, to znaczy, żebyś właściwie nie uprawiał tego sportu na takich no, warunkach, jakbyś chciał. Poza tym zabrałbym sobie bardzo dużo radości. Bardzo dużo radości. Poza tym, jeszcze jest wiesz, coś takiego przeczytałem ostatnio bardzo mądry tekst. Podsunęła mi taka pani, że sport, który generuje endorfiny i to takie poczucie zadowolenia, jest znakomitą odtrudką. Na twoje stany, ucieczki, czy bardzo takie złe stany, złego samopoczucia, które się niestety zdarza i które mi się też zdarzają. E, oczywiście, e, no oczywiście niestety, e, dla mnie czasami jedyną odtrutką na te złe stany, było pójść uprawiać sport, przez to zacząłem ten sport uprawiać bardzo, ale to bardzo kompulsywnie, bo. No co ja mam NMU, chłopaki, no ja uprawiam, zdarza mi się, że ja robię dwa treningi dziennie, bo nie potrafię poprzestać na jednym. Kiedyś sobie to policzyłem. A... Jeszcze do tego pracujesz. Jeszcze do tego pracuję. Kiedyś to sobie policzyłem, że prawdopodobnie uprawiam więcej sportu niż na przykład zawodowy piłkarz Legii Warszawa, bo kiedyś rozmawiałem z chłopakami z Legii i ja więcej czasu spędzam na rozmaitych działalnościach sportowych niż oni. A to jednak jest możliwe mam. W ogóle? No niestety możliwe, tylko że zapytaj no. moich pleców, czy to jest możliwe. Tak, to jest możliwe, ale one mi już od dłuższego czasu mówią, nie, to nie jest możliwe, żebyś ty to tak robił. Więc mój sam, sam mój PESEL mi odpowiada, nie, no nie mam w tym nic zdrowego. Znaczy sport to zdrowie, ale do pewnego momentu, a u tracone, mnie to tak. jest. A u mnie jest już. Ale co, Paddle, bieganie, tak? Padel, bieganie, tenis, jakiś... bardzo dużo tenisa. Nie, nie, w triatlon się nie wkręciłem, ale e, siłownia. Był taki moment, kiedy. Nie, miałem zrobić triatlon, ale wiesz, na czym polegał problem? Wiem, że ty słabo z rowerem, tak? Znaczy, że ja nie umiałem jeździć na rowerze, do pewnego momentu. I w, i w którymś momencie dostałem propozycję od organizatora takiego Ironmana, do, do największy mhm. triatlon w Polsce, czyli ten gdyński Ironman, mhm. to Smoku, może ty byś to zrobił, to tego, to bym cię tutaj I zaprosił. Jesteś w formie. Jesteś w formie, dużo biegasz, to jeszcze tylko byś potrenował pływanie i, bieganie, i pływanie i rower. A ja mówię, wiesz co? Fajnie, fajnie, ale z tych trzech dyscyplin to ja tylko bieganie, bo z pływaniem to u mnie ok, umiem pływać, ale nie za dobrze, a poza tym nie jeżdżę na rowerze. Nie, nie, ale to spoko, to nikt nie jeździ na rowerze, to się nauczysz jeździć na rowerze, wiesz, tam w grupie i tak dalej. Nie, ty nie zrozumiałeś. Ja nie jeżdżę na rowerze, ja nie umiem jeździć na rowerze. Niemożliwe, jak to tego? No i to no i się zrobiła z tego akcja pod tytułem, że uczymy Smokowskiego jeździć na rowerze w wieku lat 40, plus, grubo 40 plus 45 chyba, ale kiedy nauczyłem się jeździć na tym rowerze, to straciłem zainteresowanie dla samego triatlonu, ponieważ już zrealizowałem swój cel. Dla mnie nie był celem triatlon. Dla mnie było rower. przełamanie czegoś, co we mnie siedziało od małego i taką było też wielką. Wielkim powodem do wstydu, kiedy jest się małym chłopcem i kiedy nie może się pojeździć na, na rowerze, bo się nie umie jeździć na rowerze. No więc nauczyłem się jeździć na rowerze. Nie lubię jeździć na rowerze, bo jednak mam stałe obawy, zwłaszcza po polskich drogach, że mnie jakiś zaraz wiesz, tir zamiecie. E, ale to, to mam taki rowerek stacjonarny w domu i na nim mogę się zakatować. Ale na, na, nie, nie, ty, raczej i po lesie ewentualnie. A ty się nie nauczyłeś jeździć na rowerze, bo jakaś taka trauma, tak? No to musielibyśmy już usiąść na kozetkę. No, nie Aż wiem, czy tak. chcesz, tak. No, to jest, nie, to nie, jest kwestia ja chcę, mojego. To nie wiem, czy ty chcesz, no, bo nie, to nie, nie jest. Ja już kiedyś wiesz. o tym opowiadałem, to jest kwestia mojego ojca. no Mój ojciec po prostu miał dla mnie tyle cierpliwości, co, że nauka na rowerze trwała 8 minut mniej więcej, myślę wtedy. Nie, nie, oczywiście nie pamiętam, bo miałem z 5 czy z 6 lat. 8 minut mnie uczył na tym rowerze, nie mogłem złapać równowagi, więc za przeproszeniem, można przekląć? No pewnie. Jednął tym rowerem tym i, i poszedł sobie, a ja zostałem sam, gluty w nosie i ten rowerek taki, wiesz, z tym kijem z tyłu i musiałem sami wracać z poczuciem wstydu. Całe osiedle, Gocław przy trasie, miałem wrażenie, że wiesz, Kulczo, przez, wszystkich z tych blokowisk, wszyscy na mnie patrzą, a ja z tym rowerkiem wracam. No to jest takie, wiesz, ale to, ale wiesz, to jest do, rozumiesz? Tak. To nie, to, no, to, to nie wiesz, są proste to... sprawy i to na pewno nie na taki, wiesz, luźny wywiad. Tak, no. No. Także to musiałem sobie też. Ale pokonałeś. Pokonałem tak. to. Pokonałem to. Jestem z siebie akurat z tego powodu jestem zadowolony, że gdzieś tam to przełamałem swoje bariery we łbie, bo to siedziało we mnie długo. Czy teraz to już mi szczerze no mówiąc. Tak, oczywiście. Tam po, powiesz, no w pewnym momencie, jak masz już 20 lat, plus, no to to już masz w sumie ci wszystko nie. jedno, czy no jeździsz na tym rowerze, czy nie. Tak. Ale zrobiłem to dla siebie właśnie po to. Gdzieś na końcu, żeby pokazać sobie, kurde, właśnie, że nie, właśnie, że się nauczę, że nie zostawię, nie zostanę z tymi glutami w nosie na tym tym. Na tym tej sprawie niezałatwionej. Mhm. I trudno się było nauczyć? No, trochę trudno. E, no. Wiesz, No moment startu nie jest taki prosty dla takiego no gościa, wiesz, tak żeby myślę. złapać, no, ale nie, no, słuchaj. Myślę, że y, największa y, Największe obawy są, naj, największa bariera jest w głowie. Jak już to przekroczysz i powiesz sobie, dobra, a właśnie, że to spróbuję i właśnie, że się nauczę i że mam w nosie, czy ktoś na mnie patrzy, że ja się z tym rowerem tak. mocuję, to właśnie, że wsiądę, pojadę. No i oczywiście raz, drugi, trzeci, traciłem tę równowagę przy starcie, ale potem to już szło. Jasne, że zaliczyłem parę dzwonów. E, zaliczyłem jedną taką obcierkę, że wiesz, e, ręka starta tutaj cały, e, cały łokieć, ale okej, okay, no musi fajnie. Być, no tak. Tak, mu, tak musi być. No i to z, zrobiłem to, no zrobiłem to i nie będę wielkim, wielkim rowerzystą, ale mogę powiedzieć, że mam to. E, to w swoim życiu po prostu już załatwiłem i odfajkowałem. I no mam tak. ten, ten, ten temat mam załatwiony. No a no. poza tym jak triatlon to też jechałeś na rowerze takim szosowym pewnie to No to, tak, ale to taka, taka oponka. No nie? ja wiem właśnie. To jak już a sam jeszcze... fakt, że widzisz taką oponę przed sobą. A, ale jeszcze... moski, jak się można utrzymać na czymś takim. Ale jeszcze miałeś taką normalną kolarkę, czy tak zwaną kozę? Nie, no to już do kozy nie doszedłem. Jak już się nauczyłem jeździć na kolarce, to już stwierdziłem, dobra, dziękuję, ja już tego triatlonu nie, nie muszę robić, naprawdę nie muszę sobie udowadniać, że zrobię triatlon. Wiem, że bym go zrobił, bo ja mam raczej zdrowie konia do, do wszystkich sportów, ale to już mi przestało być potrzebne. Już nie miałem tego, no tak, bo... tego, tego, tego drive'u pod tytułem e, rower, rower, naucz się jeździć na rowerze. Potem już mi tak entuzjazm opadł. Poza tym ja lubię uprawiać tyle różnych sportów, że ja już nawet nie przestałem biegać, tak, ja przestałem biegać maratony, bo ty powiedziałeś 40 maratonów, ale ja nie biegam od 2017 chyba maratonów, nie dlatego, że już mi się, znaczy nie, dlatego, że mi się już nie chce, ale nie chce mi się, nie to, że biegać, bo ja sobie biegam, tylko idę do lasu pobiegać z psem na, nie wiem, 8 kilometrów, góra 10, ale nie mam już ochoty up Trenować biegania. Czym no. innym jest biegać, a czym no innym jest trenować bieganie, bo to jednak wszystko było podporządkowane temu bieganiu, no, naprawdę już. A pamiętam, że ostatni maraton, do którego się przygotowywałem, był w marcu w Stanach Zjednoczonych i przygotowania w marcu do przygotowania do maratonu w marcu sprawia, że musisz się przygotowywać tutaj w lutym i w styczniu. I była tutaj wyjątkowo parszywa zima, taka chlupa, taka deszcz, śnieg i tam wtedy trzeba, jak to mówią, Odstawić na półkę kilka 30-kilometrówek 30 w tych ostatnich tygodniach. No to teraz Wam powiem tak. Jest luty, jest niedziela, przychodzi do biegania tych 30-kilometrówek i mówisz tak, rany boskie, jak mi się nie chce, samemu, dzwonisz do kumpli, pobiegniesz Biegnie. ze mną. Co ty głupi jesteś? 30 kilometrów zwariowałeś? Po co mi to teraz? 30 kilometrów to prawie 3 godziny trzeba biec. No tak, więc no. tak się z nim umówię, Na 10 mogę z Tobą wyjść. To robiłem tak. Wychodziłem sam na pierwszą dychę. Potem po tej dyszce dołączał do mnie ten kumpel, biegliśmy drugą dychę i potem ostatnią dychę znowu biegłem sam, żeby jakkolwiek to wiesz w dyni, no tak. w dyni sobie to po, podzielić na te takie trzy. E, Mordę. Nie, no, mordenka, Po tym maratonie stwierdziłem, kurde, wszystko fajnie, ale już mi się po prostu nie chce. Prze to jakie to, przekręciłem śrubę. To jak sobie planujesz sporty? 51 lat, mhm. teraz. No to te najbliższe dwie dekady, to jak się będą te sporty, te dyscypliny u ciebie zmieniały? Masz już to zaplanowane? Padel zostanie pewnie długo. No padel zostanie chyba, że mi plecy nie pozwolą, bo jednak jest to sport, poza tym, że mega fajny i, i, i prosty, no to w pewnym momencie zaczyna być jednak trochę uciążliwy dla pleców, przyznaję, więc musisz to wziąć pod uwagę. No i bardzo chciałbym jedno, grać bardzo chciałbym dalej grać w tenisa bo gram w niego i dalej uważam że dokonuje spektakularnych postępów mimo, mimo wieku czekaj um, czekaj czekaj poczekaj teraz no. Australian, Open, Australian we, Open w deblu męskim Te, wygrał Rohan Wy, Bopana 43 tak lata 44 nawet no w marcu 44 urodziny i facet zobacz 20 lat to taka propo tych barier w głowie 20 lat chłop przyjeżdża na szlemy, wszystkie, tak. bardzo niewiele odpuścił. Rozegrał 62 szlemy, czyli jeżeli szlemy są grane 4 w roku, no to razy 15, czyli 16 rok, ale on tak na, tam gdzieś miał przerwę, tutaj mhm, coś mu tak. się nie udało. 20 lat jeździ na wielkie szlemy, tylko jako deblista, Hindus, Rohan Bopana. Był bardzo już, on jest bardzo lubiany w tym, w w tym, w tym środowisku, tak. i wszyscy mu życzyli, żeby on w końcu wygrał tego. Tego wielkiego szlema w tym Deblu. No bo już tak chłop, tak. tak no ale żał, Raz doszedł do finału. Lat. Tu jakieś półfinały. No już widzi to światełko w tunelu i bum. Zawsze gdzieś w łeb na ostatniej prostej. I wreszcie w Australian Open wygrywa swojego pierwszego wielkiego szlema w Deblu. Jemu się zdarzyło w Mixie wygrać, ale Mix jest, no jednak półkę mhm. niżej. On zawsze dążył do tego do tego wielkiego szlema w deblu. 44 wiecie, co... lata. I to jest ta, dopiero kwater, przykład, że to... można. facet poważnie się wiznął. Poważnie. Ta, nawet jak ta, się widać. wypowiada, to już nawet ta, taki ta, 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 ta. troszeczkę brzuszkowaty. Ta, ta, ta. Nie, to już widać, że, że... dziadkowaty. Przeszed, dziadkowaty no, swoje przeszedł. Czuję... Są tacy, którzy powiedzą, że to znaczy, że to jest niepoważny sport, że, ta, że to jest niepoważna dyscyplina, skoro brzuszkowaty trochę facet 44 lata wygrywa. Ja też mam wielki szacunek dla tego faceta. Ale on wiecie, on teraz skończy karierę. To tak jak ty z tym rowerem. Myślisz, no. że nie wykluczam. Tak, swego, to no. jest, tak nie, nie, nie jest to, wiesz, to, to jest często dla tych sportowców na najwyższym poziomie. To jest jakiś taki cel, który, który ich jeszcze motywuje do tego, żeby uprawiać sport, żeby nie szukać daleko. Rafa Nadal, tenisista, myślę, że ma do, jeszcze ma do zrobienia w tym, ma do wygrania. Jednego Rolanda Garosa, tak. tego ostatniego teraz, a zaraz potem są Igrzyska Olimpijskie, które są też na tych samych kortach Rolanda Garosa, czyli jego ulubionych kortach. Myślę, że jak wygra, e, zdobędzie medal, i jak wygra tego Rolanda, to następnego dnia usłyszymy: Dziękuję, e, moje ciało mi już nie pozwala grać, ja już wygrałem wszystko, co miałem do wygrania. No nie da się więcej. Mm, są takie, wiesz, takie, Paweł Korzeniowski, ko nie wiem, czy kojarzycie, to jest to jest pływak, kojarzymy, kojarzymy. korzeń. Mm. E, ma teraz wielkie marzenie, żeby wziąć jeszcze raz udział w igrzyskach olimpijskich, swoich szóstych. Byłby pierwszym Serio? sportowcem, tak, byłby pierwszym sportowcem w ogóle świata w sportach, uwaga, wytrzymałościowych, bo wcześniej był, zdaje się, jeden jeździec konno i jeden strzelec, no ale umówmy no to, się, troszkę no inne tak, dyscypliny tak. sportu niż pływanie który wziąłby udział na igrzyskach. Szóste igrzyska, marzy mu się to też, mój, mój dobry funfel mocno mu w tym kibicuję i go po cichutku wspieram, żeby, żeby mu się udało. No i to jest jego driver, no bo wiadomo, można mhm. no przecież, słuchaj, medalu nie zdobędzie. Nie ma no, takiej nie nie, takie możliwości. Mówmy o tym, nie, ten no ten... to znaczy, wiesz co, możemy to sobie mówić po cichu, ale to Korzeń też to wie. To, to znaczy, pewnych rzeczy. Nie, pewnych, no. nie, no po prostu to wiesz, ludzie, no, chodzi w innej. Lata, to chodzi jest. w innej lidze, natomiast in, co innego go tutaj motywuje, pociąga, ale robi to absolutnie ze stuprocentowym zaangażowaniem. Jeździ na zgrupowania, nie wiem, czy był w Portugalii teraz, czy w Hiszpanii, żeby wiem, jeszcze do tej jednej imprezy się przygotować. Zaproście, bo, bo on ma dopiero ciekawe historie do opowiedzenia, jeśli to chodzi o pływanie, pomysł, no. No. Tak, tak. Mm, naprawdę. Czyli, Czyli to... y, padel i tak. tenis. Padel, tenis, są tacy, y, nie będę mówił, że to jest Jurek Dudek i Mariusz Czerkawski, którzy mówią, że mi się już przerzucał na golfa, bo to jest piękna dyscyplina sportu. Ja mówię, panowie, jak ja, ja zacznę plecy, grać w golfa, to znaczy, nie wiem, ja powiedziałem, jak ja zacznę grać w golfa, to znaczy, że już, yy, to znaczy, że już jestem starym dziadem i czas umierać. Nieprawda? Nie Zobaczysz za młody po prostu na golf. Ja też tak uważam, ale oni twierdzą coś innego, że to jest piękna dyscyplina i że mi się szybko wciągnął, ale nawet nie chcę tego próbować. Jeszcze chwilowo. Ale mi się wydaje, to super, dlaczego? Jakieś takie mi się to wydaje być, naprawdę. To jest sport dla oldboyów. Ten, ten golf. Ale ja, ja, ja tobie no, wielokrotnie nie. mówiłem, że moim marzeniem jest gra w karling. No i cały czas też nie dopiąłam tego. Hmm. A da się w Warszawie grać? Dasio. Da się. Są no, na po, po, właśnie. Po, Polski Związek Karlingu to jest ta taka jedna z. Tych, to jest problem. To jest, jest to jedna z bardziej problematycznych Może federacji sportowej. Tak? Nowy związek <laughs> trzeba założyć. Nie tak, tak. tak Polski Związek tak to to Karlingu jest. on się chyba tak nazywa no, PZC. Tak. Ja, ja pamiętam, jest... to było gdzieś tak jeszcze 10-15 lat. Nie wiem ile lat temu Ty mówisz, słuchaj. Z 10 lat. mamy szansę wystąpić kiedykolwiek na igrzyskach? To jest to tylko w Garlingów. Jeszcze bym wam tam. Z... No. no nie. Posłuchaj. Tam się możesz... nikt nie śmieje z brzuszków. Ale nikt. Ale... No ty nie masz brzuszków. Posłuchajcie, no, macie, okazję, macie okazję wystartować jeszcze, i to bez no. śmiechów, w najbliższych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. E, czyli tegorocznych. No nie. Tak, uważaj. E, w biegu maratońskim. Naprawdę, ponieważ jest to akurat super pomysł uważam że jest to takie połączenie biegu masowego i maratonu olimpijskiego. To znaczy, najpierw na starcie maraton olimpijski w Paryżu będzie się odbywał oczywiście po ulicach miasta. No tak. Najpierw ruszy cała tak zwana elita, czyli ci wszyscy sportowcy, którzy będą się nam bić o medale, albo nie będą się bić o medale, ale po prostu reprezentanci krajów na igrzyskach. Po czym, jak mnie mam, nastąpi kilka minut przerwy i są puszczeni tą samą trasą, tak jak zazwyczaj jest na, ma na maratonach tak. komercyjnych, czyli najpierw ruszają tam Kenijczycy, ci najlepsi, którzy się biją o zwycięstwo, a zaraz potem cała masa tych ludzi i to możecie wziąć w tym udział, jeżeli tylko Proszę. naprawdę. Nie wiem, czy na końcu będzie nas czekać tak jak na każdym maratonie komercyjnym, sądzę, że tak, medal za uczestnictwo, no i to będzie medal, jakby nie było, olimpijski, z No, no możesz powiedzieć. Czy, a, czyli a, no. lecisz, biegniesz, czy komentujesz? Kurczę, no, nie ma może jedno z drugim. Może wiesz, jedno, tego jedno, tego jedno, nie było jest, jeszcze. Jest. Tego nie było drugim, mikrofonik. I... To, to też jest kanał sportowy, no, wiesz, o, Taka o, relacja live no, 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 przez, przez, z Igrzysk, no, Zigrzysk. No. Ucze, relacja biegnie... uczestnicząca. Bardziej. No, jeszcze nie było takiego uczestnika no. Igrzysk, który by nadawał na żywo. No. Da się zrobić. I to nawet nie kosztuje tak dużo. No myślę, że nie. No, to, Pomyśl to. Myślimy, zaraz, Telefon. Będę, zaraz będę o tym myślał. Spokojnie, no to jakoś bym tam się, wiesz. My no, te, się podzielimy jako no, wiesz, za pomysł. Kilkadziesiąt Spokojnie. tysięcy osób, wiesz, to jeszcze muszę dotrzeć na metę. No, a może to też byłoby dramaty, kontuzja nie, albo nie stanąć? no nie musisz. Właśnie, no. No, może nie musisz. Nie. Kurde, ale wiecie, to znowu to trzeba się przygotować. No, telewizyjne można zrobić, w razie czego. Nie musisz zrobić wyniku, musisz tylko przebiec. nie chodzi o zrobienie wyniku. Posłuchaj, to wbrew pozorom, jak się nie trenuje biegania, to przebiegnięcie 42 km to jednak jest no dalej oczywiście. przebiegnięcie 42 km ale to Ale czekaj jest was się nie da. trzech. O, a może o. nawet czterech i zmiany, zmiany. Nie chcę, nie chcę być. <grym> nie chcę być ja złośliwy. To ale obawiam się, że <grym> że Tomek musiałby przebiec 39 km sam, mogłoby Boja tak być. Te. Ty to powiedziałeś. No, ja to powiedziałem, bo tobie nie wypada, ale tak mi się nie, wydaje. Nie, ale ja tą sztafetę widzę, jakoś ją widzę. Chociaż... Nie wiem, dlaczego się śmieje, mm -hmm. ale ją widzę. Chociaż widzę. na samym początku, pozdrawiam Michała Pola, mówiłem, że rośnie mu forma. Jak więc więc no, być ja może nie 39, tylko nie, 38 spoko, wystarczy. Misza, biega, był u mnie na jednej mili, bo też to jest takie, takie lekkoatletyczne, lekkoatletyczne zawody dla amatorów, które organizuje Jedna mila to jest 1609 metrów. Yy, Misza się nie obrazi, jak to opowiem. Wystartował, a był taki dzień, to był dzień w czerwcu, mm. kiedy było naprawdę, ale naprawdę był skwar. To, to, ten, ten, ten dzień nam się trafił taki grubo powyżej 30 stopni na WF-ie warszawskim na Bielanach. Misza przeszedł nie wiedzieć czemu, ubrany w bluzę od dresu i w długie spodnie. Ja mówię, dlaczego? A, bo tak tu wiesz, nie, no, nie, nie może, nie będzie mi za gorąco. No oczywiście się, szybko mu się zgrzał i kiedy ja byłem na trzecim okrążeniu i go nagle zdublowałem, Mówię, Misza, co ty tu robisz? Dlaczego ty tutaj stoisz? No bo ruszył za ostro i dosyć Oczywiście. szybko mu się silnik przegrzał no i cierpiał. Dla niego zrobienie tych czterech okrążeń to było już rzeczywiście coś. Ja mówię, dobra, jakby co, to wejść? zejść, po trzecim okrążeniu już tam i policzymy czas, jak za, jak za cztery. <grym> dobra, Smoku, dobra, dobra, dobra. No ale umówmy się, wtedy był znacznie... Przed pójściem na siłownię. No, nie, tak. To, jest w ogóle to, to, to się nie szlifował. Tak, jest. Nie, tam, nie, to ten to... Paryż w ogóle ja widzę. No? Jakoś... Będziemy oglądać. Ale tak, sami kibicowe. wystartujecie, możemy się na to. Nie, ja, ja nie zrobię. Ja biegły. też nie, no, poza, poza nie, tym nie, ja mam wyższe cele. Ja muszę jednak, wiesz, mieć za coś jakiś medal. A, nie za samo uczestnictwo. Dla mnie największa Ja myślałem, że biegasz tylko za coś, że tylko za kasę biegasz. Że jak ci zapłacą, to pobiegniesz. Nie, nie, dla mnie pół no. na, na, maraton. To, to, jest, to, to są moje możliwości. No to niestety mam dla Ciebie złą informację. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu jest dystans tylko maratoński, no tak, półmaratońskiego. Nie. Mogłabym nie ma. zejść ewentualnie w połowie. Jest to jakiś pomysł, tak. tylko obawiam się, że wtedy nie dostaniesz tego a, medalu jesteście? za uczestnictwo. No, ty biegałeś, ja pamiętam. Hmm. Ja nie lubię biegać tak jak ty. Tak, jak tak, do autobusu, na do autobusu. Biegałem, tak. no ale już dawno nie biegam niestety. Hmm. No, trzeba by, za to, ale za to rower teraz dużo więcej. Hmm. Słuchajcie, bo tutaj... Kupiłem nowy rower, w ogóle jest super. Za dużo o sporcie rozmawiamy, a już trzeba, <laughs> trzeba kończyć. Do mety no, lądujemy. Do mety, hmm. dlatego tak. mam dwa, dwa wątki alkoholowe, bo to jest chyba no, doskonały, no, doskonały no, pomysł je. na to, żeby skończyć. Chyba, że ty masz coś innego Nie, jeszcze. ja mam takie jedno pytanie off-topic. No to off-topic. Off Dlaczego twój Twitter jest już nieaktywny, znaczy, aktywny, ale nie, nie używasz? Przestałeś Ech, lubić? Tak. Yy, przestałem lubić. Yy, próbuję, jak mogę, yy, porzucić nauk yy, kompulsywnego korzystania z internetu. A, I i to z jest mediów prostu, społecznościowych. Czyli, czyli to, to, jest dlatego, z takich, to jest jedna z takich moich form walki, dlatego, dlatego e, Twitter, nie? Ale tam jest ponad 200 tysięcy followersów, to jest poważny profil. No e. i myślę, że oni sobie doskonale radzą Oczywiście, beze mnie. Oczywiście, wiadomo. No. I, I żeby nie było, korzystam z Twittera, e, tyle tylko, że… Jako obserwator. Prostu, e, obserwator. mam Inaczej, mam takie drugie swoje konto, gdzie obserwuję dosłownie… 15 kąt, które są mi potrzebne w pracy, czyli tak czysto użytkowo, tak. i do tego mi jest potrzebny. No, tak. nie będę Wam chyba tłumaczył za, długo, za dużo, dlaczego też Twitter wydaje mi się być takim miejscem na ziemi nie do końca fajnym, bo to chyba jest w dużej mierze oczywiste. No, to zależy, jak się go tam. Zależy ja też ja jak sobie go skonfiguruje. Ostatni no. post, który podbiłeś to Katarzyna Kotula, prezes PZT to seksualny predator. Tak, bo to jest dla mnie, bo to był dla mnie ważny. Tak Bo, to, już, pomyślałem. To, bo, to, był, bo to był ważny, ważny wątek. No, to był wątek e, prezesa Polskiej Federacji Tenisa, który. E, no właśnie, który okazał się być jeszcze za czasów swoich trenerskich, seksualnym predatorem wobec, e, wobec młodych dziewczyn. Pani Katarzyna Kotula, dzisiaj pełniąca rolę ministra, w, w rządzie wtedy była jeszcze w, w opozycji, ale to nieistotne zupełnie, natomiast była, była kiedyś młodą tenisistką, która po prostu była no, molestowana, ofiarą, to... była ofiarą, ofiarą molestowania seksualnego. I bardzo jasno chciałbym powiedzieć, że niestety ten problem nie dotyczy tylko tenisa, chociaż on w tenisie jest częsty i nie tylko w polskim tenisie, bo, bo to niestety jest sport, gdzie. No bardzo wiele dzieci przebywa ze swoimi trenerami, dużo starszymi, często mężczyznami, wyjeżdżają na turnieje. Różne rzeczy się tam zaczynają dziać, niestety, ale jest to problem, problem bardzo wielu różnych dyscyplin sportu. Ten najgłośniejszy przypadek amerykańskich gimnastyczek, które oskarżyły swojego trenera, on, on, on siedzi teraz już w więzieniu. No bo to wszystko jest pokłosie trochę mitu. Jest tego najlepszym przykładem. Niestety, no tam gdzie no dochodzi do bardzo wielu e, zwyrodnień w świecie sportu, nie tylko w tenisie, ale w tamten wątek pani, pani Katarzyny czy Katarzyny, bo poznaliśmy się, e, zaangażowałem się dość mocno. Udało mi się zachęcić do tego, żeby też wsparli tę akcję i Hubert Hurkacz, i cały tak. Cały sztab Igi Świątek i Daria Abramowicz i sama Iga. Wydawało mi się to być ważnym, żeby, żeby na ile można było po prostu odstawić tego człowieka od, od ważnej funkcji, którą pełni. Dzisiaj, z tego co wiem, przesiadł się tylko na tylny fotel w, tej, w tym polskim związku tenisa, więc nie wiem na ile on jest, na ile on zarządza z tylnego fotela, na ile, na ile jest już e, nikim. W dużej mierze, albo nawet na pewno te, te wszystkie oskarżenia się przedawniły, albo trudno jest dzisiaj udowodnić, bo to jest słowo przeciwko słowu, natomiast no z tego materiału, bo to był, zaczęło się od materiału chłopaków z Onetu, Janusza tak. Schwertnera między innymi, ja bardzo chciałem im w tym, w tym pomóc, bo mnie to bardzo poruszyło, no, wynika jasno, no, że, że mieliśmy do czynienia z ludźmi absolutnie pozbawionych, Jakichkolwiek norm, e, norm moralnych, no, to tylko tyle. To, to i rzeczywiście podałem to wtedy. Dalej wyszedłem z tego, z tego cienia twitterowego, bo chciałem, żeby to się trochę poniosło, po prostu. Tak. Dawało mi się to być ważne. Czyli rozumiem, że ten, to twoje konto ono jeszcze może odżyć. Hmm. Kiedy? Nie zakładam, nie spodziewam no się. Na odżyję, no Ale tak, być, być może. Nie, no natomiast... bo jak coś cię porusza, no to pewnie to tak może, może być. A ja no, widziałem, natomiast... że ty, ty jesteś w ogóle czuły na te takie sprawy no tak. zdrowia psychicznego. Nie? Tak. To jesteś czuły na tak. to, tak, tak, tak. Mhm. Bardzo. Tak mentalnościowo, tak. Mhm. Zawsze się w to angażujesz. No, tak. no i bardzo Samego dobrze. Mnie to też dotyczy, uważam, że to są w ogóle choroba naszych czasów. No, żyjemy dużo, żyjemy mocno, żyjemy przebodźcowani tak w ogóle i e, bardzo wielu osób ten problem dotyczy, a bardzo wiele osób nie chce się do tego samemu przed sobą przyznać. E, I dając też poniekąd w pewnym momencie swój przykład, nie zrobiłem tego dla fejmu, czy dla, dla, dla sławy, czy dla kliku, czy, czy dla czegokolwiek innego, tylko to myślę, że było też takie takie... Mm, moje yy, świadectwo tego, kim jestem, kim byłem, z jakimi problemami się borykam, bo się ciągle z nimi borykam, natomiast yy, to, jest, to jest proces, to tak się łatwo nie da, yy, nie da pewnych rzeczy zakończyć. Yy, natomiast była to też yy, po odzewie, widziałem, jakie to miało gigantyczne znaczenie dla ludzi. I jak mi jestem, naprawdę, jak z niewielu rzeczy, cieszę się, że to udało mi się zrobić w życiu, że, że oni zobaczyli, że aha, czyli to są, zobaczyłem w tobie siebie i tak. to mi dało do myślenia, że, że, że jednak też muszę iść coś ze sobą zrobić, bo mam dokładnie takie same rozkminy jak te i, i w mojej głowie też się dzieją takie rzeczy. Pisali do mnie. Faceci pisały do mnie kobiety o swoich facetach, że pokazują swoim facetom ten artykuł zobacz, przeczytaj to bo to jest bo to jest Depresja o tobie. Też dotyka tak, jakby natomiast... ludzi sukcesu sukces no, tak. tak i, tak, i to nie w ogóle, jest nie... niczym wstydliwym. No słuchajcie, to co Pan, dzisiaj spotyka Jurgena tak? Klopa, to co dzisiaj dotyka Jurgena Klopa, sądzę, że to, że on jest wypalony zawodowo, że on mówi 56 lat i mówi basta, przynajmniej na kilka miesięcy, to też jest element na pewno Możemy to nazywać depresją, możemy to nazywać wypaleniem zawodowym, możemy to nazywać jakkolwiek. Natomiast to, to, to też go dotknęło i, i trzeba to zrozumieć. No facet, yy, ja też, no nie, nie chcę siebie porównywać do klopa, żeby nie było, ale yy, no gdzieś cały czas występując na antenie, no jesteś, naprawdę pracujesz w, yy, w bardzo wysokich skokach adrenaliny, takiego poziomu, wiesz, takiego... Yy, takiego kopnięcia mocną ostrogą życiowego, że musisz być tu i teraz i musisz być silny. Klop miał to przez ostatnich kilkanaście lat permanentnie i stop i w każdy weekend. I ja trochę też, na innym poziomie, jak mówię, nie chcę się porównywać, ale ja widzę w nim takie, znaczy widzę w tej wypowiedzi Jurgena Klopa tak bardzo dużo punktów wspólnych. No po prostu przychodzi taki moment, kiedy się przepalają ci bezpieczniki i kiedy... Jak to mówię, zaczyna ci brakować zasobów wewnętrznych, żeby sprostać wyzwaniom świata zewnętrznego. I kiedy przestaje się to równoważyć, no to zaczynają się takie tak. kłopoty, i wtedy to super, że potrafił powiedzieć sobie pas, bo, bo kto wie, co, jakby się dalej toczyło jego życie, jeśli on, jeśli on sobie zdaje z tego sprawę, że, że po prostu basta, że musi. Że musi puścić to koło pod, tą, pod tę górę i, i chwilę zacząć i pojechać już nie na pełen gaz na tym rowerze, tylko pod tę górę musi pojechać w swoim dużo wolniejszym tempie, żeby może poobserwować widoki na bokach tego, tej, tej góry, a nie tylko ten szczyt i ten cel. To super. To, to znaczy, że naprawdę ma dużą, dużą, dużą samoświadomość jako, jako mężczyzna, jako człowiek. A teraz ciężki okres, co? Taki od listopada do. Najgorszy, lutego, najgorszy. Najgorszy, najgorszy okres dla, dla mnie mm, i myślę, że dla wielu osób, bo wiesz, szybko zapada zmierzch, jesteś od razu, tak ci się wyłączają no tak. baterie. Poza tym jeszcze, mm -hmm. gdyby były zimy jak kiedyś, a teraz tak. wieczny listopad mm -hmm. i przebłyski, czy bardzo mało tej zimy, to jest ciężko. Mm -hmm. No, dziś ładnie na przykład. No tak? dzisiaj ale tak. to tak cztery razy. w takie, miesiącu, no właśnie, to jest niewiele, wynik. Taki, niewiele takich dni mamy w miesiącu. I one są rzeczywiście ciężkie. No dla takich ludzi pewnie jak, no nie wiem, czy jak wy chłopaki, ale jak ja, to, to y, jestem bardzo wrażliwy na, na, na pogodę, więc jak ja już widzę za oknem ścierkę, to ja już jestem. To moja bateria jest natychmiast o połowę niższa i, i, taki, i taki poziom. Samooceny, samozadowolenia, w ogóle takiego, takiej chęci życia jest znacznie niższy. I wtedy wjeżdża sport, żeby jakoś no tak, siebie wiesz, tak. no, żeby, żeby coś zrobić. Tak. No. Chociaż ludzie próbują jakiś lampy, ja wiem, że to. Mam. To masz? Mam, mam, Działa? Mam. Nie przeszkadza. Czy okay. pomaga to, nie wiem, tak. nie przeszkadza. To, są, to, to jest chyba fiński wynalazek, tak. bo wiesz, że w ogóle okazuje się, że w Finlandii, czy albo w Szwecji, tego nie pamiętam, ale w krajach, które, u których jest ten. Jeszcze mniej słońca. E, jeszcze mniej słońca, i oni, i, i wiesz, i ta w ogóle ten socjal jest taki gigantyczny, bo oni płacą bardzo duże, du, duże podatki. To wręcz obligatoryjnie każdy mieszkaniec tego państwa ma fundowane z budżetu państwa wakacje gdzieś w. Ciepłych słonecznych krajach, żeby złapać trochę tego słońca. No bo ostatnio jestem na etapie oglądania detektywa czwartego sezonu. No przecież można sobie palnąć w łeb. No, na tej Grenlandii. To akurat jeszcze, to wiesz, to cały kiedy zapada noc, i noc trwa ileś tam dni. No i po prostu ani, ani razu nie widzisz nie widzisz w ogóle światła. Nie mówiąc o słońcu. No nie, no. dla mnie byłoby to nie do, nie do zniesienia. Tak, ciężki czas. Ciężki okres. Tak trochę dziwnie to wybrzmi, bo mam dwa bardzo rozrywkowe pytania. No super, dobrze, właśnie. no to że no tak właśnie od skocznia, się. To, się na, od tego. Chodzi o to, żeby być na sinusoidzie. Właśnie, tak to. jak w tak. filmie musi być konflikt, to musi być też wysokość. Tak nisoko, jest, to odbijmy się. Od ja tak. to no. Biorę na klatę w Dobre. komentarzach, okay. nazwą mnie idiotą na przykład. No, że spoko. to tak zgrzytnęło jak dużo? No, no, no bo trochę zgrzytnęło, ale zrobiliśmy takie tutaj rejwach, że już. Tak, już. Pole wyczyszczone. Bo to, że komentowałeś mecze na Kacu, to przyznawałeś się do tego, to tak, już wiemy, nie? Ale, ale mnie sobie bardziej sobie interesuje, czy, czy komentowałeś też w, w, w stanie lekkiego, nie. albo nie upojenia, właśnie? Nie. Ale to nigdy. pewnie bardziej domena jest tych, jak mówiłeś o nich dwójek, ekspertów, nie? Nie wiem tego. Jeżeli już. Nie, nie wiem. Nigdy, no. nigdy bym sobie na to nie pozwolił. Nie to czasami się dzieje przypadkowo. Kurczę, nie, no, nie, no, jednak przypadkowo coś ci się do gardła nie wleje przed <grym> to tak, nie, nie ma takich przypadków. Także nie. Czyli nie zawsze bardzo się tego obawiałem, że nawet piwa nie wypije się, nawet łyka, bo potem, jeżeli coś mi się język zjęzoli na antenie, albo powiem to przysłowiowe, no przysłowiowe, no nie żadne to przysłowie, ale jak powiem gówno przez zwykłe, to wtedy bym wiedział, że to na pewno dlatego, że się napiłem alkoholu mhm. przed, więc nigdy Sam sobie przed na to, sobą. Sam przed sobą. Moja w ogóle higiena e, życia i pracy. Nie wiem, może powiecie, że e, jestem spięty, niech będzie, ale nie. Nigdy, e, nigdy mi się to nie zdarzyło. Ale na kacu tak. no To jest ta słynna transmisja z Andrzejem Twarowskim, kiedy 1 stycznia e, mecz chyba o godzinie 12 ligi angielskiej. Razem spędzaliśmy tego sylwka. I jeszcze gdzieś tam wpadaliśmy na siebie na tej sali, I mówię ty, ty, tylko pamiętaj, że my już komentujemy. Dobra, 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 to pamiętaj, tak, tak. No i on myślał, że ja się będę pilnował, a ja myślałem, że on się będzie pilnował. I potem żeśmy przyjechali z tego samego sylwestra, bo spaliśmy na sali Ty Twaru! wstałeś poza godzinę mężczyź. O Jezu, jaki mecz. O, W tej dziupli, tak jak tutaj siedzimy w takiej dziupli, powiem wam, że wejść po przerwie do tej dziupli, to można było siekierę powiesić, naprawdę i by zawisła po prostu. Zawisła cała, całe 12 siekier, i by nie upadło. No, ale poszło. No, no, Profesjonalistów. Po ale mega! W ogóle bardzo fajnie się ten mecz komentował. Pewnie nawet trochę dużo, lepiej. Nawet może trochę lepiej, bo bardzo byliśmy uważni na to, co mówimy, żeby jednak nie. No, gdzieś tam się nie ten. Nie no, ale zapnątać. poczucie humoru, takie ostrzejsze. Poczucie teby. humoru, bardzo dużo wiesz. Bardzo, byliśmy jak ci właśnie panowie z tego, jak, te, jak tych dwóch dziadków z Mapetro. Mieliśmy bardzo dużo takiego dystansu do siebie. I co ważne, już sobie powiedzieliśmy na początek, dobra Twaro, dzisiaj, to w slangu piłkarskim zaraz Wam wyjaśnię, dzisiaj dajemy grać trybunom, to znaczy mało się odzywamy i teraz posłuchajmy kibiców na Anfield. My tu, wiesz, odpoczywamy, a kibice tam robią swoje, więc dajemy grać trybunom, pozwoliliśmy kibicom się wygadać w tym, w tym meczu, wyśpiewać. Nie, ale ja, ja słyszałem, że właśnie że tak, taki był plan, ale tak. potem mhm. okazało się po 10 minutach, że świetnie sobie radziliście bez tych trybun. Nie pamiętam. Mhm, nie tak pamiętam. Tak gdzieś, no, właśnie to właśnie tak? tak. Nie pamiętam. tego też to już tak sobie wymyślam ten Liverpool. To, to tre... Można by było to oczywiście <laughs> sprawdzić. Zaczęliśmy ale... od Liverpoolu. Więc... Ja w ogóle A, myślałem, że przyjdziesz w barwach. No nie. przepraszam. No nie. Tak. <laughs> Mam takie dziwne zaczepne jeszcze mhm. pytanie. Czy tylko po rozmowach z Małgorzatą domagali księgarz po <laughs> Tak gdzieś no, kiedyś to powiedziałeś, tak. bardzo mi się to spodobało, że tak, na tyle ale pamiętacie, rozmowy, to była, że... Pamiętacie tę rozmowę, gdzie ten program? No to był program, to, była, to był hate park z panią Małgosią Tomagalik, po tym jak ona napisała książkę, dalej uważam, że zupełnie niepotrzebną książkę, która bardzo nie pomogła selekcjonerowi ówczesnemu o, tak. Jerzemu Brzęczkowi, gdzie ona sama włożyła w jego usta trochę, nazwała go e, Kazimierzem, Górskim, nasz, Kazimierzem tak. Górskim naszych czasów, tak. tylko ja przeczytałem tę książkę. To nie Jerzy Brzęczek o sobie powiedział, że jest Kazimierzem Górskim, to ona wmówiła mu, że jest Kazimierzem Górskim naszych czasów i no w tej książce nie pisałbym tej książki wtedy, oczywiście wydawanie książki biograficznej po eliminacjach przed imprezą docelową, na którą finalnie Jerzy Brzęczek nie pojechał, było moim zdaniem błędem, bo to trochę tak jakby zdyskontować coś przed przed czymś. Przed czymś, prawda? To trochę dajesz sygnał piłkarzom: e, ta impreza to już no, tak naprawdę wie. wiem, że mi nie wyjdzie, w związku z tym muszę szybko wydać książkę teraz, bo potem to już się nie sprzeda. Zjeść deser przed daniem głód. Trochę. Wiesz, tak, no wiesz. więc z panią Małgosia. Miałem kilka argumentów na to, że ta książka nie była potrzebna, że w ogóle nie była dobra, nie była zła. Natomiast pani Małgosia. Yy, dzisiaj jesteśmy już na ty, więc Małgosia. Yy, Miała pełne prawo nie zgadzać się ze mną, tylko też niechętnie odpowiadała na moje pytania. Ona tam przyszła z kilkoma tezami, które miała do wygłoszenia, żeby też sprawdzić mi temperaturę, bo sprawdzała mi temperaturę. E, tak, tak, to był taki performance e, tym, e, takim, tym no, termometrem, takim do strzelenia w głowę. Nie odpowiadała w ogóle na moje pytania. Powiem Wam szczerze, że byłem zmęczony tą rozmową. Byłem tak po tych dwóch godzinach, to mi miałem taką wielką głowę, że jak wróciłem do domu, to rzeczywiście wtedy, jak mówi Michał, probierz. Pierdolnąłem sobie whisky, bo po prostu się nie dało inaczej. Musiałem sobie wybić coś małego. Jeszcze pamiętam, że powiedziałem do mojej żony wtedy, Ada, jakby twoja mama. Była Małgosiu domagali, to jak Boga kocham, nie dałbym rady pojechać na święta do niej, bo po prostu byłbym tak zmęczony. No. Przepraszam, Małgosiu, jeżeli mnie teraz oglądasz i słyszysz, ale wiesz dobrze, że ta no, rozmowa była, i wiesz doskonale też, że się, że się wymęczyliśmy oboje w trakcie tej, w trakcie tej rozmowy. No, nie było między nami nic porozumienia, bo ja nie chciałem ci przyznać racji, a ty nie chciałaś przyznać racji mnie. No pozostaliśmy nas przy swoich zdaniach i też, i też dobrze. Słuchaj tomu. No jedno jest pewne, my z Arkiem nie będziemy musieli dzisiaj sobie pierdolnić płiskarza. Przecież tak. mamy. Chociaż kto wie, no. tak, tam stoi. Nie jesteśmy no, tak zmęczeni. Mało no, okay. tego, ja bym mógł jeszcze z godzinę rozmawiać, mm -hmm. no ale trzeba kończyć. A czyli ostatnie pytanie. Tak, Dobra, jest. to okay. jest specjalistą od ostatnie pytania w tym mhm. e Jest prośba, żeby odpowiedzieć możliwie zwięźle. Krótko. Niektórzy dają je radę jednym słowem. Nie ma takiej konieczności, ale krótko spróbować. I on to jest najprostsze pytanie: jak żyć? Hmm. Uczciwie ze sobą. Super, dziękujemy bardzo. Dziękujemy za rozmowę i życzymy ci żebyś zagrał w Padla z Igą Świątek, jak najszybciej. Byłoby to fajne, Iga coś już tam pykała, bardzo chciałbym się, z... na razie umawiam się z Hubertem Churkaczem, bo on już bo on już to grywa. Tak, ja bym chciał to no. zobaczyć. Oj, będą bolały ręce. Panowie, yy, posłuchajcie, ja mogę być nieutalentowany, ale tyle ambicji, co ja mam w tego Padla, ja uważam, że i tak gram najlepiej. Nieważne jest to, jak grasz, ważne jest to, co ty o, o tym myślisz. Okay, to już jest połowa tak. sukcesu. Więc no. ja, jak wychodzę na takiego Huberta Hurkacza czy ja na tych, i wychodzę na tych zawodowców, to ja wychodzę z pełnym przekonaniem, że ja to wygram. Tylko, żeby ci plecy nie pyknęły Z tej I, ambicji. I, 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 z, I za to się mogę rzeczywiście. I, i, tego, <laughs> i takie życzenia przyjmuję. Tego ci życzę. No to ten... miało być ostatnie. No. No ja no teraz wiem, już ale, nie wybrzmi to ostatnie to pytanie. Trudno. No okay. Bo ten Hurkacz i, to, i w ogóle ten, to, ten mecz, no przecież to. Ale jak, cztery osoby są potrzebne. Tak. to kto jeszcze? No, nie to, wiem. to będą dwa mixty, czyli tak. Ur, y, Hubert i Iga versus Smokowski i kto? Bardzo, nie wiem. Może wyjść na przykład tak, Nieszka Radwańska bardzo dobrze gra w padla, bardzo dobrze reprezentantka Polski. Małgorzata domagali. Małgosia nie gra chyba, z tego co wiem, ale nie no, parę osób by się zdarzyło. Słuchajcie, nie, nie wiem. E, posłuchaj, e, klasa przeciwników mnie nie interesuje, bo ja i tak to wygram. Tak, ale wiesz, to teraz mi się przypomniało z kolei, jak Aha. o tym mówimy. Przepraszam, że przedłużam, ale to jest ekstra. Kiedyś rozmawialiśmy z Pawłem Zagumnym mm -hmm. i on nam opowiadał, pytaliśmy, czy, czy czasem na wakacjach gdzieś sobie pyknie w siatkówkę Siatkę, tak, z, na, plaży. Mm -hmm. na plaży z przygodnymi, no, zamatorami. amatorami. -hmm. I on powiedział, że już nigdy więcej. Okay, bo kiedyś y, właśnie sobie na to pozwolił i prawie to przypłacił poważną kontuzję, bo ktoś na niego wpadł. Okej. Okay, mm -hmm. Ja sobie tak myślę, tam co prawda się chyba na siebie nie wpada. Czasem się wpada. Ale, ale tam, wpadla. Ale wpadla. Mm -hmm. Tam się nie wpadla, a może wpadła? Ja sobie właśnie tak pomyślałem, że to może być ten case mm -hmm. jednak. Mimo że... Wszystko mimo, że ja wierzę w twoje umiejętności, że... Ale, że, że, że... że nie grał skoro... że... ze Świątek, bo ją coś jej zrobię. Tak, <laughs> żebyś, I żebyś nie grał. Też... Żebyś... Hubert też jeszcze trochę pogra. Więc. To wam powiem nie... na koniec taką anegdotę, że Wprowadziłem w świat padla Roberta Lewandowskiego, mhm. bo grałem z nim w padla, kiedy on pierwszy raz chwycił tę rakietę i trochę go uczyłem, mówiąc: No, dobra, na woleju będziesz grał, bo grać w tenisan, to tutaj to będzie proste, ale trudniejsze będzie dla ciebie to, że ta piłka może cię minąć, odbić się od tylnej szyby i wrócić. Więc odbij sobie w ten sposób parę piłek, ja ci je nagram, mhm. podczas rozgrzewki. I on cofając się do jednej z takich piłek, a był naprawdę chyba 4 czy 5 dni przed podpisaniem kontraktu z Barceloną. Źle stanął. Przekręcił mu się Staw Skokowy, i tylko dlatego, że jest naprawdę nieprawdopodobnie sprawnym gościem, to upadając do tyłu z tą przekręconą kostką, zrobił takiego, wiesz, po prostu zrobił przewrót w tył i stanął. I mu się nic nie stało. I uratował, I uratował, się. uratował się. Ale ja już miałem właśnie taką myśl w głowie O Rany boskie. I właśnie się wywraca transfer do Barcelony, i będzie, że Smokowski pozbawił Lewandowskiego kontraktu życia wiesz transfer do FC Barcelony nie doszedł do skutku naprawdę to nie wyglądało fajnie ale nie to isinax sprawna bestia udało się nie poza tym to wiesz on też umie upadać no umie upadać tak nie bo gdyby to gdybyś był ty i ja to byśmy sobie zrobili krzywdę jestem przekonany nie ale ja ja też bym sobie zrobił krzywdę to naprawdę wyglądało bo on tak trochę tak wiesz ta ta kostka się tak nieprzyjemnie przekręciła że prawie dotknął kostką na wierzchni wiesz tak a on i wstał i jest cały i zdrowy. Ja Mamy, okej? Okay? Tak, tak, okej, okay, okej, okay. Boże. Dobra. Dobra, panowie. Dobra, pora, pora, inaczej, pora nie, na Trzym, mm -hmm. Tak, pora na wiskacza. trzymamy kciuki za ten mecz. E, żeby się odbył. Najpierw. Żeby się odbył, tak, mm. bo życzymy ci jak najlepiej w ogóle. I ja pożegnam się jak pewien komentator telewizyjny. Kończąc się i żegnając, dziękuję bardzo. Jeżeli wam się podoba to co robimy, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, subskrybujcie nasz kanał na Spotify'u.